Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na drugiej debacie 20. jubileuszowego Festiwalu Nauki. Debacie spór o początki państwa polskiego. Osobom, które znają profesora Urbańczyka i troszkę się denerwują, że wzrok im się popsuł, informuję, że pana profesora Urbańczyka niestety nie będzie, ponieważ musiał wyjechać za granicę, za co bardzo przepraszamy, ale panel i tak jest super. Za chwileczkę zostanie przedstawiony, więc nie będę pana profesora Żmudzkiego zastępować. Witam państwa bardzo serdecznie i chciałbym przedstawić uczestników dzisiejszej debaty. Profesor Jacek Banaszkiewicz. Doktor Grzegorz Pac. Ja nazywam się Paweł Żmudzki. Chciałbym zacząć, przechodząc już do merytorycznej części naszego spotkania, chciałbym zacząć od takiego krótkiego zagajenia. Zagajenie to będzie polegało na przedstawieniu właściwie bardzo krótko historii badań nad początkami państwa polskiego. Ta historia badań od razu też definiuje tak naprawdę, co to jest państwo i jak rozumiano zarówno właśnie państwowość, jak rozumiano początek. Do tego mamy do czynienia z tematem, który właściwie jest tematem, chciałby się powiedzieć, badań historycznych, chociaż można mieć wątpliwość, czy ten termin da się zastosować również do kronik średniowiecznych. W każdym bądź razie jest przedmiotem refleksji na temat przeszłości Polski od samego początku. To znaczy pierwszym historykiem, który wypowiedział się na temat początków państwa polskiego, był Galanonim. I on w bardzo ciekawy sposób postrzegał te początki. To znaczy właściwie interesowała go wyłącznie historia dojścia do władzy rodu Bolesława Krzywoustego, a więc rodu księcia polskiego, za którego czasów Galanonim pisał swoje dzieło. I mimo że ta historia, ta tradycja, która niewątpliwie powstała wcześniej i Gal jakieś jej zręby musiał usłyszeć po prostu po przybyciu do Polski, zaczyna się od tego, że był w mieście Gnieźnie książę imieniem Popiel. Ale nie dowiemy się ani skąd się wzięło Gniezno. Jest tylko taka wzmianka, że Gniezno po słowiańsku znaczy gniazdo, co wyraźnie świadczy, że Gniezno ma szczególną rolę w tym właśnie, w tej refleksji na temat początku Polski, ale to jest jedyna właściwie taka myśl, która pojawia się na temat początku Gniezna i to sformułowana nie wprost. No i nie dowiadujemy się zupełnie, skąd wziął się Popiel, w jakich okolicznościach zaczął rządzić w Gnieźnie, ponieważ Galanonima interesowała wyłącznie dynastia, ta właściwa dynastia, która jego zdaniem nie tylko słusznie zaczęła rządzić, ale i cały czas powinna rządzić Polską. Ten uproszczony kwestionariusz, czy jakiś taki właśnie no, sprowadzanie początków państwa do początków dynastii zaczęło przeszkadzać. Już kolejny kronikarz, Wincenty Kadłubek, uważał, że trzeba coś więcej powiedzieć na temat początków państwa. I Kadłubek zaczyna od takiego przedstawienia autochtonicznego ludu, który był niezwykle mężny, posiadał takie iście królewskie cechy. I właściwie początek państwa zaczyna się w momencie, kiedy z Karyntii wraca Krak, który namawia właśnie ów lud, aby wybrał go na księcia. Właściwie na króla, bo takiego terminu używa Kadłubek. I w tym momencie rozpoczyna się państwowość, która dla Kadłubka jest tożsama wszystkim z nadaniem prawa i też rychłym wyznaczeniem stolicy, bo w momencie śmierci, a właściwie uroczystości pogrzebowych po śmierci Kraka został założony Kraków i no, pełni on w tej opowieści Kadłubka rolę ewidentnego, takiego bezdyskusyjnego centrum stolicy Polaków. Późniejsi kronikarze, tutaj myślę o ulubionym kronikarzu profesora Banaszkiewicza, czyli trochę mniej znanym kronikarzu krakowskim Dzierżwie, który zadał sobie pytanie i spróbował odpowiedzieć na pytanie, skąd w ogóle wzięli się Polacy. I właśnie na początku XIV wieku, kiedy Dzierżwa napisał swoją kronikę, pojawia się pierwsza taka legenda etnogenetyczna, czyli opowieść o tym, że Polacy,
dla Dzierżwy najstarszą nazwą Polaków była nazwa Wandalowie. No i właśnie Wandalowie, Polacy, mieli pochodzić od jednego wspólnego przodka, Wandalusa, który właśnie pochodzi z pokolenia Jafeta, ponieważ ten pomysł legendy etnogenetycznej jest oczywiście wywiedziony z Biblii. Większą karierę zrobiła wersja, która pojawiła się w Kronice Wielkopolskiej gdzieś zapewne w drugiej połowie XIV wieku, kiedy właśnie ten praojciec Polaków został nazwany Lechem, ponieważ zdaniem Wielkopolan nazwa Lechici była tutaj nazwą dawniejszą niż nazwa Wandalowie. W ten sposób ukształtował się to pensum refleksji na temat początku, jeszcze w średniowieczu było dopracowywane i ono już pod koniec średniowiecza zaczęło obfitować w cały taki zespół różnych opowieści i legend. Natomiast początek krytycznej refleksji na temat tego materiału to jest taki też nieco zapomniany, a znakomity esej Jana Kochanowskiego, opublikowany już po jego śmierci w roku 1589, esej pod tytułem O Lechu i Czechu, historia naganiona, w którym Kochanowski pierwszy raz stawia tezę, jako pierwszy w Polsce, może tak lepiej powiedzieć, stawia tezę, że ta właśnie historia Lecha jest po prostu wymyślona. Jest czymś w rodzaju takiego bajania, opowieści, która nie ma cech historii, ponieważ dla Kochanowskiego historią jest to, co jest potwierdzone w niezależnych, czyli niepolskich z punktu widzenia Kochanowskiego źródłach. A więc Kochanowski jako pierwszy stwierdził, że o Lechu, czy Czechu, czy Rusie nie da się nic powiedzieć, ponieważ oni są pochodną jednej określonej tradycji, która w dodatku, której tendencja, której powód jej kariery jest bardzo wyraźnie w tych właśnie źródłach, które opowiadają o Lechu, czy Czechu, czy Rusie, bardzo wyraźnie uchwytny. A więc Kochanowski jako pierwszy formułuje taką zasadę, która właściwie do dziś dla historyków jest ważna, to znaczy zasadę konfrontowania źródeł i zasadę brania pod uwagę tego, co występuje w różnych, niezależnych od siebie źródłach. To, co napisał Kochanowski o Lechu, zaczęło być stosowane przez XVIII-wiecznych koryfeuszy polskiej historiografii, przede wszystkim Gottfrieda Lęgnicha i Adama Noruszewicza, także właśnie do tego, co napisał Galanonim o przodkach Mieszka I. I w związku z tym pojawia się właśnie taka teza, przekonanie, które właściwie do dziś funkcjonuje w podręcznikach historii, to znaczy, że to właśnie Mieszko I był pierwszym historycznym władcą, bo rzeczywiście dopiero o Mieszku I posiadamy pensum informacji z różnych, niezależnych od siebie, niekiedy nawet egzotycznych źródeł. Ale w ciągu XX wieku historykom zaczęło być żal tych przodków Mieszka. Okazało się, że właściwie to może są jakieś zdroworozsądkowe przesłanki, które pozwalałyby jednak uznać przynajmniej tych przodków, którzy sprawowali władzę książęcą, więc tu chodzi o trzech, to znaczy Siemowita, Lestka i Siemomysła, trzech przodków, o których wspomina Galanonim i pisze o nich, że byli właśnie książętami w Gnieźnie. No więc właśnie wobec tych trzech przodków historycy w XX wieku, nawet tak wielcy mediewiści jak Henryk Wołmiański czy Gerard Labuda, zaczęli stawiać hipotezę, że są to jednak postacie historyczne. I wysuwano tutaj argumenty zdroworozsądkowe, to znaczy twierdzono, że ponieważ to są tylko trzy pokolenia przed Mieszkiem, więc tutaj pamięć dynastyczna mogła te imiona poprawnie przechować. Stawiano także taką tezę, że skoro Mieszko już był taki potężny, to właściwie jego państwo nie mogło powstać tak znienacka, a więc raczej trzeba zakładać, tak twierdzili Wołmiański i Labuda, że właśnie powoli tutaj te instytucje władzy i administracji były właśnie budowane i infrastruktura władzy i to się
zbiegało właśnie z takim przekonaniem archeologów, że rzeczywiście te wszystkie miejsca władzy, które są uchwytne w państwie pierwszych piastów, po prostu powstawały powoli. Archeolodzy kiedyś twierdzili, że gniezno zaczyna się gdzieś w VII wieku, a później właśnie rozrasta i wreszcie jest to gniezno z czasów Mieszka I. Z tego nic już nie zostało. Dokonała się rewolucja właściwie pod koniec już XX wieku, zarówno w historiografii, jak i w archeologii, która właściwie zmiotła te właśnie nadzieje wielkich mediwistów, takich jak Łowmiański, Labuda i wielu innych, którzy właśnie chcieli jakoś wydobyć z legendy i uhistorycznić owych właśnie przodków Mieszka I. I ta rewolucja dokonuje się zarówno w archeologii, dzięki wprowadzeniu datowania dendrochronologicznego, czyli datowania słojów pni dębowych, które używano do budowy grodu, i okazało się, że o żadnym VII czy VIII wieku w ogóle mowy być nie może. Natomiast w Wielkopolsce, która stanowiła niewątpliwie centrum państwa Mieszka I, powstają już jakieś grody pod koniec IX wieku, ale jest ich wówczas bardzo mało. Natomiast dopiero gdzieś od lat 20. czy właściwie 30. X wieku rozpoczyna się proces szerszy i bardziej intensywny proces budowania grodów, ale oczywiście nikt nie może powiedzieć, nie ma żadnych archeologicznych dowodów na to, że to jakiś przodek Mieszka uczestniczy w tym procesie, czy może Mieszko, które może był bardzo długowieczny, tego przecież też nie wiemy. Drugim takim elementem tej rewolucji była książka, którą napisał właśnie Jacek Banaszkiewicz. Książka opublikowana w 1986 roku, poświęcona właśnie interpretacji tych trzech pierwszych rozdziałów z kroniki Galla Anonima, które są jedynym źródłem, jedynym świadectwem o tym, że właśnie Mieszko I miał jakichś przodków, których imiona w tej właśnie legendzie piastowskiej się pojawiają, i świadectwem tego, że ci przodkowie sprawowali władzę książęcą. Jacek Banaszkiewicz przeprowadził egzegezę tej legendy, z której właściwie wynika, że musimy wrócić do tego właśnie stwierdzenia Kochanowskiego, czy Lęgnicha, czy Naruszewicza, że to nie może być źródło historyczne, bo jest to pojedynczy przekaz, który w dodatku jest mitem dynastycznym. I bardzo dobrze można pokazać, Jacek Banaszkiewicz pokazał, zestawiając legendę piastowską w kronice Galla Anonima z innymi legendami dynastycznymi, że możemy dużo powiedzieć o tym, dlaczego taki tekst funkcjonował, dlaczego został spisany i wprowadzony do kroniki. Możemy też trochę powiedzieć o tym, że Galanonim miejscami zdaje się, że nie rozumiał już tej tradycji miejscowej i zmieniał jej sens, ale nic nie możemy powiedzieć o historyczności właśnie tych przodków Mieszka I i w ogóle wszystkich przodków, bo tutaj okazało się, że właściwie zupełnie swobodne było to wyróżnianie książęcych przodków ponad te postacie w legendzie piastowskiej, tak jak Rzepka, jak Piast, czy wreszcie Chościsko, bo przecież Galanonim podaje także imię ojca Piasta, które pełnią jakieś funkcje w tym micie. I też twierdzenie historyków, że wolą tych przodków Mieszka I, którzy sprawowali władzę książęcą, od tych przodków, którzy tej władzy nie sprawowali, było takim czysto woluntarystycznym, czysto uznaniowym segregowaniem tych informacji z legendy piastowskiej. I właściwie możemy tylko powiedzieć, że właściwie taką samą, czy na poziomie mitycznym wartością tej opowieści jest na takim samym poziomie zarówno stado myszy, które zjadło popiela, jak i oczywiście łaska boska, która sprawiła, że dynastia zaczęła rządzić, jak i właśnie ta wzmianka, że trzech spośród przodków Mieszka miało sprawować władzę książęcą. A więc na poziomie historycznym wracamy do tego stwierdzenia, które właśnie ma fundament w pewnej metodzie zaproponowanej jeszcze przez Jana Kochanowskiego, a na grunt właśnie rozważania historyczności przodków zaaplikował tą metodę Gottfried Lęgnich. I w tym momencie właściwie historia zatoczyła koło
i chciałbym właśnie do tego mojego tutaj poprosić o jakiś komentarz do tego mojego przedstawienia historii badań. Byłem wywoływany do tablicy i chciałem tylko powiedzieć, że nie jestem osobą, która chciała odebrać Polakom, wspólnocie tych wspaniałych ludzi, Siemowita, Lestka i Siemomysła. I być może rzeczywiście Siemomysł był ojcem Mieszka, ale przede wszystkim chodzi tutaj o to, że legenda układa zupełnie, czy podanie układa zupełnie niezależny, własny obraz i nie liczy się z realiami. Także nawet gdyby wszystkie te trzy postacie, gdybyśmy mieli taką możliwość docierania kiedyś po latach, nie wiem, może to będzie możliwe, i zobaczenia, czy te postacie żyły, i być może nawet w takiej sekwencji, to tak czy owak wizja tych postaci jest, należy do, jak to się mówi fachowo, rzeczywistości przedstawionej, która ma, powołuje własne cele, własne idee i w sposób właściwy dla siebie kształtuje tych bohaterów. Każda z tych postaci, o czym trzeba wiedzieć, ma spełnić pewne ideowe zadanie w tym podaniu, w tej genealogii. W ogóle, jeżeli Państwo się zastanowią, to zobaczą, czy chciałbym przekonać może o tym, że wszystkie genealogie to przede wszystkim nie są wyliczenia przodków, ale to są sekwencje pewnych idei, które ten, kto zestawia genealogię, chce przekazać, idei, które łączą się z osobami. Zresztą te postacie mają imiona tak zwane mówiące. Siemowit to jest pan ziemi, ziemia. Tutaj nie chodzi o ziemię, ale o ród. Lestek jest bardzo ciekawą postacią i chyba on rzeczywiście daje największy asumpt do zauważenia, że ta genealogia jest genealogią fabrykowaną, ponieważ Lestek wydaje się być bohaterem znanym poza, w ogóle można powiedzieć, wspólnocie lechitom, jest pewnym bohaterem podania, jak przypuszczam, o pewnym takim podstępnym rzemieślniku, wojowniku. Jest to taka specyficzna postać w narracji wczesnośredniowiecznych. W strefie germańskiej mamy takiego Wilanda, rzemieślnika, bohatera, herosa. W Grecji mamy Dedala, który potrafi, mamy w mitologii rzymskiej, mamy Hefajstosa. Są to takie postacie, które dzięki sprytowi osobistemu potrafią wyprowadzić w pole przeciwnika. Zresztą Lestek to znaczy podstępny. To jest również mówiące imię. Lściwy, czyli podstępny, i wydaje się, że w pewnym momencie no, Polacy też uważali się za, no, zaokrąglimy tutaj na potrzeby po prostu spotkania takiego okolicznościowego, że być może Polacy uważali tego Lestka za swojego bohatera i również chcieli się przedstawiać jako taki lud wojowniczy, który podstępem walczy. No ale i zostaje jeszcze Siemomysł, to jest ten, który myśli o rodzie, o ziemi. Czyli jak Państwo widzą, tutaj nawet pobieżnie daje się odtworzyć taka idea, że Popiaście, ten ród dynastyczny, który zaczyna, przejmuje władzę w Polsce, ma takich trzech przedstawicieli, którzy jakby zapewniają temu rodowi w trzech takich głównych obszarach społecznej aktywności wysokie powodzenie. Te postacie gwarantują, że Polacy będą, że ten ród da również tym wielu rodom, którymi będzie zarządzał jako książęcy, da im to właściwe zarządzanie poprzez tego Siemowita, że da im waleczność przez tego Lestka, no i że da im taki dobrobyt i powodzenie, rozrost
właśnie jeśli chodzi o sprawy prokreacji, jakieś ekonomiczne. Ja tutaj byłem, że tak powiem, posądzany o jakiś taki schematyzm, że był taki bardzo ważny francuski myśliciel Georges de Mézil, który operował tą triadą właśnie, o której ja opowiadałem, ale ona jest dostrzegalna bez jego nauki również gołym okiem. A co więcej, mistrz Wincenty Kadłubek, o którym pan profesor Żmudzki mówił, jakby używa tych postaci w rozbudowanej formie narracyjnej, już pisząc o nich, wiedząc o nich więcej, właśnie w tym duchu, takim, o jakim ja powiedziałem. No więc to jest tak. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć tak, króciutko już, bo już za długo tutaj przynudzam, że jest rzeczą zabawną i tutaj dam taki przykład, który pozornie nie wiąże się w ogóle z początkami Polski, w ogóle z początkami dynastii piastowskiej. Mianowicie w XII wieku okazuje się, wielkie rody, naprawdę duże rody, takie książęce, quasi-królewskie Europy, miały kłopoty, a myślę tutaj konkretnie o Andegawenach, o tych pierwszych Andegawenach, o tej dynastii, która przez Gottfrieda Pięknego zaludniła potem tron angielski. Henryk był właśnie tym pierwszym władcą z dynastii Plantagenetów tam, ale mówimy tutaj jeszcze o czasach wcześniejszych. Był taki jeden z przedstawicieli tej dynastii, Fulko Reszen, i on się wziął, to był pan zadziorny, zresztą żona go zdradzała, miał dużo kłopotów, ale dobrze wykształcony i mówi w pewnym momencie, chciałbym zobaczyć, jak wygląda ta historia rodu. I wiecie państwo, że on się nie mógł, taki wielki ród, książęta Angers, nie mógł się dokopać dobrze do czwartego pokolenia wstecz. To po prostu, ja się tym specjalnie nie zajmowałem, ale jak teraz to parę tam lat temu odkryłem, to byłem zdruzgotany, ale jeszcze tutaj dorzucę, jest taka rodzina Wiprechta z Grojcza. To jest taki facet, który działał w Czechach za czasów Wratysława, czyli koniec, był mocnym współpracownikiem, takim rymbajłą Henryka IV w walce z papiestwem, działał w Rzymie wojskowo. Wspaniały taki wataszka, powiedziałbym, tutaj z okolic tych słowiańskich, takiego styku tej Nowej Saksonii, Turyngii nad Łabą. I ten Wiprecht z Grojcza również sobie zrobił genealogię. Na początku mniej więcej, on umiera 1124, czyli jesteśmy w czasach Galla. I wiecie państwo, że on również ma kłopoty z dotarciem do piątego pokolenia, ale jak spojrzymy na tę genealogię, to wiecie, co tam można zobaczyć? Tam można zobaczyć, że on powkładał najbardziej znanych z fabuł heroicznych herosów. Czyli tak jak ja bym sobie robił teraz genealogię i chciałbym ją przedłużyć i bym sobie wstawiał coś tam, Zem jak miłość, tam znany był bardzo jakiś tam, albo tego lekarza bym sobie wstawił, którego lubię właśnie na dobre i na złe, tego profesora, który grał w Wiedźminie, prawda? I takimi nazwiskami bym operował. Czyli to pokazuje, jak bardzo ta świadomość była słabo oddalona i że i na tym tle ta piastowska to jest bardzo potężna genealogia, ale również właśnie nasycona prawdopodobnie tymi elementami, tak jak w przypadku Wiprechta z Grojcza, no fabularnymi. Tam jest Dytryk z Berna, taki bohater wszystkich legend i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcę już tu... Tak, to ja może już krótko... spór o początki państwa i jakby tradycja tego sporu, jeśli można tak powiedzieć, sporu, który budzi emocje, czego pewnie państwa obecność tutaj dowodzi. Muszę powiedzieć, że to jest jednak imponujące, że tyle osób jest zainteresowanych początkami państwa polskiego, ale rozumiem, że to jest też to, za co kochamy Festiwal Nauki, prawda? Że takie rzeczy robi. Ale to jest rzeczywiście... Tylko jest jedna w tej rozmowie, która się toczy, ciekawa rzecz, bo jakby ta debata, jak rozumiem... Są liczne ciekawe rzeczy, chociaż o niektórych z nich muszę się przyznać, czytałem.
są liczne ciekawe rzeczy. Natomiast jedna jest rzecz, która zwraca moją uwagę, skoro tak prowadzący to spotkanie, profesor Żmudzki zaproponował trochę spojrzenie jakby na dzieje badań, na historię historiografii, że to spotkanie się, rozumiem, że nieprzypadkowo odbywa akurat na tym Festiwalu Nauki i pewnie nieprzypadkowo państwo też kojarzą, że to jest w pewną rocznicę, która hucznie w tym roku była obchodzona, czyli 1050-lecia tak zwanego Chrztu Polski. I jest ciekawe, że do tej pory to jeszcze nie padło. To znaczy, że ten chrzest, tak zwany chrzest polski jeszcze nie padł. A jest to tyle ciekawe, że... Żyje. Jest to o tyle ciekawe, że jak spojrzymy na tą tradycję myślenia o początku państwa polskiego, to ona w zasadzie z tym chrztem mieszka, znaczy jakby jest jakby dwie strony, tak? Jest to myślenie o tradycji dynastii, o tej przeszłości wcześniejszej, jako o pewnym takim zapleczu. Natomiast początek Polski to jest bardzo mocno u Długosza na przykład i później u wszystkich autorów nowożytnych i później u badaczy XIX-wiecznych. Początek Polski, jakby państwa, to jest chrzest. Oni mają bardzo tą świadomość rozbudowaną w takim sensie, w jakim my ją jakoś też mamy, prawda? Znaczy w szkole nas uczą, że 966 to jest początek Polski. I to jest ciekawe o tyle, że znaczy to nie, też nie do końca zawsze tak było. Na przykład obchody 900-lecia Chrztu Polski w roku 1866 wbrew pozorom wcale nie były wielkim wydarzeniem. Tak? Że było jakieś spotkanie w Poznaniu, jakiś zjazd Polaków, to się miało hucznie nazywać, ale chyba nie do końca Polacy dopisali z innych zaborów. W każdym razie jak na przykład porównamy to jak o tej rocznicy myślano, to na przykład okazuje się, że no, obchody grunwaldzkie to w ogóle przebiły to na głowę. No, oczywiście 950-lecie, no to połowa I wojny światowej, ludzie mieli inne sprawy na głowie, ale właśnie ciekawe jest z tej perspektywy no, to czego obchodzimy 50-lecie, tak? Czyli ta rocznica, która miała miejsce 50 lat temu, czyli to tysiąclecie, które bardzo, bardzo zgrabnie w swojej książce badacz XX wieku Marcin Zaręba nazwał książkę poświęconą tym obchodom milenium czy tysiąclecie. Albo inaczej mówiąc, ten spór, który właśnie badacze, historycy XX wieku nazywają sporem, czy chrzest Polski, czy początki państwa polskiego. Czyli wtedy, znaczy to warto sobie uświadomić, że te badania, bo też tutaj trzeba dodać jedną rzecz, to jest niestety taka przykra różnica, która towarzyszy obecnym obchodom i tym obchodom sprzed 50 lat, że tamtym obchodom towarzyszył długi program badawczy, rzeczywiście historyczny, też archeologiczny program badawczy, który je przygotowywał i który rzeczywiście, którego zasługi jakby dla naszego poznania przeszłości Polski są po prostu niezwykłe i do tej pory jakoś żywotne. Natomiast te badania też, że warto sobie uświadomić, że to spojrzenie, o którym tutaj była mowa, czyli ta próba pokazania właśnie dłuższej historii Polski, głębszego zakorzenienia, że ona też ma swoje umocowanie właśnie w tradycji badań, bym powiedział, polityczno-ideologiczne. Bo z jednej strony, nie muszę państwu tłumaczyć, znaczy udowodnienie, że Gniezno jest od VII wieku jest oczywiście Gniezno, żeby Gniezno, prawda, no nie wiem, że są tereny jeszcze bardziej na zachód albo trochę bardziej na północ, jest oczywiście udowodnieniem, że my Słowianie tu byliśmy. To oczywiście chodzi o udowodnienie też jakby wykazanie polskich praw do ziem zabranych. A z drugiej strony właśnie wskazanie na tą dłuższą perspektywę w jakimś sensie pozwala zmniejszyć, przynajmniej w takim przekazie bym powiedział, no medialno-szkolno-propagandowym, pozwala zmniejszyć wagę tej daty, do której wszyscy są przywiązani, czyli tej daty, no, która, co by nie robić, no, jest datą chrztu, prawda? Jest datą chrztu, więc innymi słowy warto mieć świadomość, że ta próba spojrzenia głębiej ma też taką funkcję, prawda? Pokazania, że to było coś, co się rodziło już od dawna i ten chrzest jest jakby jakimś tam elementem, a nie tak jakby chciała właśnie ta tradycja no, sięgająca średniowiecza swoimi korzeniami jest tym momentem przełomowym, który wszystko zaczął.
I tylko zupełnie na koniec właśnie jeszcze mówiąc o tym sposobie myślenia, ja bym powiedział, patrząc na te obchody, które mają miejsce w tym roku, że znaczy, tego już chyba nie ma w tych obchodach obecnie. Tak? I teraz trochę wychodzę poza swoją działkę, bo ja nie jestem medioznawcą, ani politologiem, ani nie mogę powiedzieć, żebym te obchody jakoś bardzo bacznie obserwował. Też obserwuję jako historyk mediewista, czyli no, nie jestem znawcą od tego, co się dzieje w tej chwili, ale ja mam wrażenie, że w tych obecnych obchodach to zostało jakby, znaczy wróciliśmy, znaczy nie ma tego rozróżnienia. Aczkolwiek jedna rzecz się wydarzyła, myślę, interesująca, przynajmniej historycy, mam wrażenie, dużo częściej na to zwracają uwagę. To znaczy, że to, że ja opatruję chrzest Polski określeniem tak zwany, to jest pewna nowa rzecz, tak mi się wydaje. To coraz, znaczy nie tyle nowa, nie myśmy to pierwsi zauważyli, że to nie jest chrzest Polski, tylko chrzest Mieszka, ale myślę, że coraz częściej się o tym mówi, coraz głośniej się zwraca uwagę, że oczywiście to pojęcie, ono ma swój sens w taki symboliczny zapewnie, natomiast w sensie takim badawczym dla nas historyków ono w gruncie rzeczy jest mylące, no choćby z tego prostego powodu, że jak wie każdy, kto powiedzmy ma bazową wiedzę religijną, no chrzci się ludzi, a nie państwa. I to jest, bym powiedział, taka rzecz, którą te obecne obchody obfitujące w wydarzenia, a mniej bym powiedział niestety obfitujące w badania nam jakoś tam odsłania w takim właśnie szerszym, nie mówię o dla nas historyków badaczy, ale mam wrażenie, że w takim szerszym zakresie. Myślę, że to jest w ogóle jakaś taka nasza podstawowe zadanie, tak sobie je wyobrażam w trakcie dzisiejszej tej debaty, żeby właśnie próbować oddzielać te elementy, które stały się jakąś własnością pamięci zbiorowej i no, takim narodowym mitem, od tego, co historyk no, jednak przywiązany do pewnych właśnie wartości, zarówno w sensie no, poszukiwania jakiegoś wyobrażenia o historii politycznej czy historii społecznej, ale także historii kultury, może powiedzieć właśnie o Mieszku I czy w ogóle początkach państwa. I dlatego teraz chciałbym przejść do tej kwestii, którą zresztą do której nawiązywał dr Grzegorz Pac, to znaczy do bilansu otwarcia Mieszka I. Co my w ogóle możemy powiedzieć o tym, jak on zaczął? I to od razu też nas tu kieruje w stronę pytania, a co to jest to państwo Mieszka I? Ja się zgłosiłem, ponieważ dość przekornie wydaje mi się, że tych dwóch płaszczyzn nie da się do końca oddzielić. To znaczy tego, co my chcemy wiedzieć i tego, co wiemy, tego, co nas ciekawi, od tego, co robią badacze. I ja sobie tak właśnie, spotykając się z państwem, myślałem, że ja też jako taki normalny obywatel, nie mediewista, stawiam sobie podobne pytania jak państwo. A więc takie, jak to było z tym państwem? W zasadzie, dlaczego powstało? Czy to jest, powinniśmy być dumni, czy nie? Czy przecież wiadomo, że w około roku 1000 to państwo no pomerowińsko-pokarolińskie, bo ono już właśnie zmieniało dynastię na Kapetyngów, to miało co najmniej 500-600 lat istnienia, prawda? Również to państwo po drugiej stronie Renu było bardzo stare. I teraz ta nasza, mówi się, że jesteśmy młodszą Europą, inną i dotykam tutaj takiego pytania, które właśnie zadaje sobie normalna osoba. No jak to było? Czy jesteśmy tutaj kulturalnie zaawansowani? Mamy być dumni czy nie? Ja sobie odpowiadam, że niesłychanie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy jedynym państwem, nawet Czechy nie są tutaj dobrym przykładem dla naszej drogi, które powstaje na tak głębokiej prowincji, że po prostu głębszej nie można znaleźć. Ale co to znaczy powstawać na głębokiej prowincji? To znaczy, to tak jakby, dam przykład, to tak jakby korzystając z biblioteczki matematycznej szkoły podstawowej w Mszanie Górnej zrobić taką prezentację czy taki dowód matematyczny, który będą komentowali w Oksfordzie i w Paryżu. I właśnie to jest państwo polskie.
że bez żadnych, dlatego ono się tak rwało, bo nie ma cudów, dlatego ono upadało, dlatego nie było królestwem, dlatego to się w gruncie rzeczy dopiero w XIV wieku zaczęło, to państwo naprawdę, ale właśnie nie było tu ani Rzymian, ani wpływy państwa morawskiego tutaj nie sięgały. No, tam może liznęły, tam nie wiem, gdzieś tam, no, zostawmy to. Ani nie sięgały tutaj, tak jak na przykład w przypadku no, takiego zastrzyku Rzesza. No, nazwijmy ją Rzesza, czy państwo wschodniofrankijskie. Czyli ja bym powiedział, że to jest fenomen w skali światowej. Ruś, no wiadomo nawet, że Normanowie przykładali rękę do budowania Rusi. Natomiast tutaj, no oczywiście gdyby tu był profesor Urbańczyk, to może by stwierdził, że oni byli wikingami, ale jest Banaszkiewicz. Nie, on by nie powiedział, że on by powiedział, że Morawianami. Morawianami, który mówi, że nic takiego nie było i proszę mu wierzyć. W każdym razie to jest takie przesłanie, które często kierowałem do studentów, którzy właśnie mieli takie pytania, potrzeby właśnie. To państwo polskie jest fenomenem, który jak gdyby powstaje na własnym korzeniu. Oczywiście ono łapie wszelkiego rodzaju zachęty, bodźce. Oczywiście każdy jakiś, no nie wiem, taki wichman czy jakiś banita mógł to robić wielką karierę i prawdopodobnie byli tacy. Zresztą podobnie tak jak dzisiaj. Przyjedzie średnio zdolny Anglik, napisze książkę i jest już honoris causa w Jagiellonce albo gdziekolwiek, bo my cały czas mamy potrzebę takiego europejskiego do inwestowania. Ale właśnie ta wielkość Mieszka polega na tym, może do tego wrócimy, że on z tej dziury czarnej między Rynną jezior Gopło tam Kujawską, między Notecią, między Obrą i między Wisłą wyciął taki kawałek, który nie wpadł w ręce niemieckie, a to szło jak lawina od 929 roku. Oni cieli plemię po plemieniu, aż doszli do Wkrzan gdzieś tam w 40 roku. No i myśmy mieli trochę czasu i chłopcy się skrzyknęli. I tak jak kiedyś pisali właśnie, jak Lech Poznań zdobył Mistrzostwo Polski, to Lokomotywa Poznańska zdążyła na czas. To było to, ja bym powiedział, że zdążyła na czas. Mieszko, ta Lokomotywa Gnieźnieńsko-Poznańska zdążyła na czas. Przed Magdeburgiem, przed zawłaszczeniem tych ziem przez Magdeburg, no i potrafiła stworzyć taki korpus, że ekspansja, wybudować tyle grodów, że nie poszła. Czyli jesteśmy w takiej kropce. Jesteśmy dumni, nie mamy się czego wstydzić, bo jesteśmy taką kreacją wyjątkową, no ale oczywiście taką syrenką trochę. No samochód, ale... Ale można doskonalić. No nie wiem, czy zgadzacie się, panowie. Zasadniczo się zgadzamy, tak, tak, z syrenką. To bardzo łaskawie. Znaczy ja bym tutaj dodałbym tylko do tej ostatniej uwagi, że Lokomotywa Poznańska zdążyła, to ona nie tylko zdążyła, bym powiedział, żeby nie zostać przez tych Niemców tam chwyconych, ale... No tak, przez Rzeszę, ale ona, ja bym powiedział, że jeszcze Rzeszy pomogła trochę tych braci Słowian tam z drugiej strony pognębić, no, prawda? O tym trzeba powiedzieć. Co to za bracia byli? Tak, Poganie, tak? Nie, no trzeba powiedzieć, że właśnie jakby przecież te elity, które tu były, bo na pewno Mieszko stworzył państwo, ale rzeczywiście coś nowego zaczęło się dziać, ale oni widzieli, co się dzieje, prawda? Przecież 955 rok to był widoczny chyba dla Mieszka. I on na pewno wiedział, że Węgrzy zostali pobici, prawda, którzy do tej pory szachowali cały ten teren Rzeszy i że zostali pobici Słowianie od razu w tym samym miesiącu, o ile pamiętam, pod Raksą. Chwilę potem, tak. Chwilę potem. Oto zrobił takie dwa ruchy. Tu rozbił pod Augsburgiem właśnie na Lechowym Polu Węgrów, którzy byli bardzo uciążliwi i walili, bili tych
tych, tą wojska nie cesarskie, bo to jeszcze nie było cesarstwo, ale wojska tego państwa wschodniofrankijskiego, a potem zostali załatwieni Słowianie, prawda? Także jakby no, to dało czas, ale dało jeszcze coś, o czym się zaczęło mówić dopiero w latach 90., bo to jest woda na młyn Żyrinowskiego, tak bym powiedział, że my niby Słowianie, a rżnęliśmy Słowian, bo historycy niemieccy, właśnie ja byłem w tym wtedy jakby obecny, oni zaczęli mówić, ale wszystkie sukcesy waszego państwa zaczęły się, kiedy Mieszko zaczął pracować, współpracować z Teofanu, kiedy był oto trzeci młody, rozruchy były w państwie i Mieszko był tym, który stabilizował, po prostu dawał wojsko, stabilizował jak gdyby sytuację w Rzeszy, za co dostawał pewną bonifikatę. Czesi nie mogli podskoczyć, bo bali się tego aliansu Mieszko z Teofanu. Także trzeba powiedzieć, że myśmy bardzo długo, i to ja bym powiedział, że Bolesław Chrobry też był takim wielkim panem kresowym. To państwo polskie było młode, on był pożeniony przecież już, te dwie ody, dwa małżeństwa, to były małżeństwa z takimi panami kresowymi z kolei tego wielkiego wschodu niemieckiego. I jeszcze chciałbym powiedzieć, dlaczego to państwo musiało polskie powstać. Ponieważ oto pierwszy, to też jest moje takie idee fix, on przeorganizował całkowicie politykę niemiecką. Polityka niemiecka miała swój, jakby Niemcy powiedzieli, ten Schwerpunkt, czyli ten punkt ciężkości, położony na tych krainach, które szły wzdłuż Renu. Prawda? Frankonia, Bawaria, ale przede wszystkim ta Saksonia dzisiejsza, nie, my ją znamy tutaj, Lipski, tam Drezno, to nie jest Saksonia. To jest taka późniejsza Saksonia, ta prawdziwa Saksonia jest tam, gdzie Westfalia, te północno-zachodnie. I proszę państwa, wiecie co on zrobił? On przeniósł jakby ten punkt ciężkości do Magdeburga. Ja tak sobie kiedyś właśnie ze studentami myślałem, to tak jakby Polska była silnym państwem i zrobiła stolicę w Mińsku takim graniczącym, no nie wiem, tam jest jakiś Mińsk z Białorusią. Nie Terespol. W Terespolu, jakby zrobiła stolicę w Terespolu. To jest dopiero... No w Białej Podlaskiej. No obojętnie, no zgadzam się nawet na Białystok. Ale chcę państwu pokazać, że cała ta machina, która była związana z tamtymi terenami, to byli Słowianie, to był teren bardzo nierozwinięty. Łaba była granicą Imperium Karolińskiego, Magdeburg był pipidówą i nagle tu przyjeżdża cała ta siła i oni przeorientowują się politycznie i patrzą w stronę wschodu, prawda? No więc to były jakby takie przesłanki tego. No ale może przekoloryzowałem. Dlaczego przekoloryzowałem? Nie, dlaczego przenieśli na wschód swoje oczy? No wie pan, to jest właśnie ten geniusz tych Ottonów i to jest, ja jestem zafascynowany, chociaż z pozycji patriotycznych, żeby nie było. Zafascynowany jestem Ludolfingami, właśnie Henrykiem I i Ottonem I. Dwóch władców, czyli od tak mniej więcej 919-973 potrafiło zmienić obraz Europy, bo oni nie tylko nas, że tak powiem, ustawili, ale przecież oni ustawili również tych Karolingo i wczesnych Kapetyngów. Zabrali im Lotaryngię. Zabranie Lotaryngii było konieczne, żeby mówmy już Niemcy, żeby Niemcy mogły być wielkie. Bo to był kraina najbardziej, to było jądro domeny Karolingów. Z tym Mecem, Trewirem, Toul, prawda, i wyżej, Liège, Cambrai, cały ten korpus był ich. No i ja sądzę, że to była trochę u Ludolfingów taka, wie pan, oni się wywodzili z tej, no jakby tu powiedzieć, z tej Nowej Saksonii.
gdzieś Merseburg właśnie, tam mieli swoje Saalfeld, na pograniczu turyńsko takim tej starej marchii saksońskiej i być może się tam dobrze czuli, ale przede wszystkim, ja zawsze przypominam tutaj tego Timothy Reutera, to był taki angielski historyk, mediewista, który zmarł bardzo szybko, który powiedział, że ekspansja Rzeszy, zwłaszcza na wschód, tej otońskiej, to było no, po prostu skonsumowanie olbrzymiej ilości ludzi. Słowianie służyli w wojsku, są dowody, dostarczali te miody, te drewna, te wszystkie, a poza tym byli niewolnikami. No, więc on postawił tezę, bardzo niechętnie przez Niemców podnoszoną, że rozpęd Rzesza traci wtedy, kiedy absorbuje już te tereny i trzeba je przejść do drugiej fazy zagospodarowywania, włączania, prawda, i tego. Także być może tu jest taka odpowiedź, że ekspansja poszła w dwóch kierunkach i... No tak, ale tak pewnie zgodzimy się, że w odpowiedzi na to pytanie, dlaczego wschód, to jest też kwestia właśnie tych wielkich perspektyw, o których pan wspomniał, panie profesorze, na koniec, prawda? Znaczy tam były przestrzenie i ludzie, bym powiedział, stosunkowo łatwi do zagospodarowania, jeśli to na przykład porównać, no oczywiście Lidolfingowie mają też takie sukcesy, jak podchodzenie pod Paryż, tak? Ale zdecydowanie jakby rozszerzanie terytorium na wschód było prostsze i w tym sensie, no oczywiście trudno tak z perspektywy czasu powiedzieć, że, znaczy łatwo tak ocenić, tak, że był to logiczny krok, ale niewątpliwie był to krok bardzo, bardzo pragmatycznie korzystny. Ale zwracając już do bilansu otwarcia Mieszka, jak już państwo właściwie się dowiedzieli od nas wcześniej, my w gruncie rzeczy bardzo niewiele o tych czasach przedmieszkowych wiemy. I to powoduje, że nasze możliwości mówienia o bilansie otwarcia Mieszka też są skromne. Ale jedno nie ulega żadnej wątpliwości. To znaczy, że nawet jeśli zgodzimy się, że to państwo było efektem pewnego rozwoju o charakterze jakoś tam ewolucyjnym. Nie musi to znaczyć, że powstawało spokojnie sobie od IX wieku czy od VIII. Wystarczy, że uznamy, że już ojciec Mieszka, czy jego dziad, nie wiem, budowali, że to oni budowali te grody już wspomniane, że to oni odpowiadają za spalenie innych grodów i tak dalej. Możemy nawet się na to zgodzić, niech będzie, chociaż oczywiście, jak to już zostało powiedziane, jest to raczej przedmiot wiary niż wiedzy. Natomiast jedno nie ulega wątpliwości, że to państwo w gruncie rzeczy przed pojawieniem się Mieszka, przed osobą Mieszka, ono jest w dużym stopniu niewidzialne dla zagranicy. Znaczy, że w zasadzie Mieszko pojawia się i dosyć szybko pojawia się w źródłach, przede wszystkim w źródłach niemieckich, tak nie w jednym, w kilku, że o tym państwie pisze Ibrahim ibn Jakub, jak wszyscy państwo pewnie pamiętają. Czyli w tym sensie, i to oczywiście to jest trochę trudna sprawa, tak, bo oczywiście pytanie jest takie, czy to jest tak, że tego państwa wcześniej nie było, czy po prostu jest dla nas nieuchwytne. I dla historyka, który jednak no, bazuje na źródłach, jest to trudny problem do ugryzienia. Ale bym powiedział tak, jakoś może nieco prostacko, biorąc te źródła za dobrą monetę, to znaczy po prostu wierząc, że one pokazują nam pewien obraz i właśnie to pojawienie się Mieszka nie mówi nam tylko o tym, że jakoś informacje o wcześniejszych władcach jakoś zaginęły albo coś takiego, że one rzeczywiście coś oddają. No to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z takim, nie chcę powiedzieć jakimś rewolucyjnym wybuchem, ale niewątpliwie takim momentem, znaczy to pojawienie się Mieszka i to zorganizowanie przez niego państwa jakoś jako można widzieć jako moment rzeczywiście przełomowy. Tutaj pewne świadectwa nam podpowiada archeologia, która rzeczywiście dopatruje się w tych czasach, o których już jakby wiemy, że to są czasy Mieszka, na przykład właśnie tej fazy spalonych grodów, tak? Ileś tam grodów, w których mamy tą fazę spalenizny i później budowania dalej. To znaczy, że ktoś przyszedł i zniszczył, po czym poszedł dalej. No i też z tego okresu i też okresu trochę wcześniejszego pochodzą niebywałe skarby z monetami arabskimi, które są świadectwem no, głównej siły napędowej, ekonomicznej tego państwa,
To znaczy, no to może nie zabrzmi najprzyjemniej, nie wiem czy w duchu patriotycznym, ale no, po prostu na wielką skalę handlu niewolnikami, które niewątpliwie była trochę przyczyną, a trochę skutkiem, znaczy była takim napędzaczem tego wszystkiego, katalizatorem, bo z jednej strony ekspansja terytorialna, którą prowadził Mieszko, powodowała, że ci niewolnicy się pojawiali, a z drugiej strony sprzedaż tych niewolników na masową skalę powodowała, że pojawiała się, no po prostu mówiąc wprost, po prostu gotówka, tak, do kruszec, którym można było płacić za kolejne ekspansje. Tak, tutaj bardzo mocno trzeba podkreślić to, że no historyk bada źródła, historyk nie mówi jak było, tylko historyk może być komentatorem przekazów, które pozostały i które są tutaj no, jakąś informacją, którą trzeba zdekodować, trzeba wyjaśnić, skomentować, powiązać. To też oznacza, że tak jak piłkarze, jak wiadomo, grają tak jak przeciwnik pozwala, no to my gramy tak jak nam źródła pozwalają. Tak i tutaj jest bardzo rzeczywiście kolosalna różnica między tą właśnie późno zapisaną w drugim dziesięcioleciu XII wieku legendą piastowską, a która nie wiadomo kiedy powstała, a właśnie całym wysypem zupełnie współczesnych Mieszkowi informacji na temat Mieszka. Ale z drugiej strony, stosując rygorystycznie tą zasadę, że jeśli mamy jedną informację, to trochę tak jakbyśmy no, w sensie historii politycznej nic nie mieli, bo dla rozważań na temat sensu tekstu i powiedzmy sobie jakichś kulturowych kontekstów można tutaj bardzo dużo powiedzieć, ale w perspektywie historii politycznej nic nie mamy, to też i niewiele możemy powiedzieć tak naprawdę o samym Mieszku. Poza tym, że był. I co do tego rzeczywiście właściwie historycy się nie spierali. Ten wysyp źródeł świadczy o tym, że była taka postać jak Mieszko I. Ale co on konkretnie robił? Zwłaszcza na samym początku, to już jest duży problem, bo mamy na przykład informację Titmara, która nawet w pewnym sensie docenia działania Mieszka jeszcze jako poganina, co Titmar bardzo wyraźnie zaznacza. Ale po pierwsze jest to uwikłane w takie titmarowe spojrzenie, że ten Mieszko ten jak był lepszy od Bolesława Chrobrego, więc tutaj Titmar chce czytelnika do czegoś przekonać. No, po drugie jest to znowuż taka informacja, która tak naprawdę mówi o jakimś stosunku Titmara do Słowian i o właśnie świecie Titmara, a nie o tym, co Mieszko robił, jakie naprawdę były zwyczaje w państwie Mieszka w czasach pogańskich. Znaczy, Mieszko tam jest trochę dobrym dzikusem. Tak. Mieszko jako dobry dzikus u Titmara. Ja widzę, że pani podnosi rękę, ale jeszcze sekundkę. Jeszcze. Ja protestuję i odcinam się, tutaj dam Urbańczyk, żeby nie było na mnie. Odcinam się od stwierdzenia, że Mieszko był postrzegany jako dobry dzikus. Wręcz przeciwnie. Mieszko, zapominacie panowie, że Mieszko doznał cudu, uzdrowienia. Święty Udalryk go uzdrowił jego rękę. Przepraszam, ja tylko o przekazie Titmara mówiłem. Nie. Titmar również bardzo go docenia, co więcej docenia go za to, że on zna swoje miejsce w drabinie feudalnej, więc to nie jest dzikus. On jest mniejszy od Chodona, bo to jest margrabia niemiecki i wiadomo, że jakiś Słowianin, to były animozje bardzo duże, prawda? Książęta słowiańscy, którzy tam z głębi, tam Lubeka, z Oldenburg, Starygród, prawda? Oni byli niby no, przyjmowani i tak dalej, ale zawsze się powiedziało, ty słowiański psie, córki ci nie damy. Więc już nie przesadzajmy. Te animozje były bardzo silne. Zresztą tak samo w stosunku do Czechów. Tylko, że Czesi się szybciej przyjmowali tę kulturę, jakby niemiecką, rycerską, znajdowali się, ale wystarczyło, że się wojska spotkały i się rżnęli. I to było zawsze. Wystarczyło, że Niemcy byli w Rzymie, to się rżnęli z Rzymianami. Taka była tak po prostu jakby surowa ocena z punktu widzenia zawsze tego narodowego własnego. Ale chciałbym powiedzieć, że Mieszko był osobą, która składała dary również, wiedziała jak się zachować w tym towarzystwie. Także był spokrewniony. Ja pamiętam, że Titmar napisał jedno zdanie, które mnie strasznie uderzyło i które jest niezwykle ważnym zdaniem dla oceny Mieszka, że ten Mieszko tak podstępnie wdarł się w szyki arystokracji niemieckiej, że teraz mamy z tym kłopoty.
Dlaczego mamy kłopoty? No bo on będzie te swoje... Najlepiej jest tak, że nie rozmawiamy, tylko czołgi, prawda? Ale jeżeli już jesteśmy i rozmawiamy, no to trzeba wysłuchać argumentu, prawda, i tak dalej. To napisał Tytmar, prawda, który był na tym styku słowiańsko-niemieckim, jego rodzina była zaangażowana, ojciec walczył z Polakami, zginął przecież, znał bardzo dobrze, nawet daje takie znaki, że coś tam po słowiańsku rozumie i nawet współczuł tym Słowianom, bo napisał, że jego biskupstwo merseburskie, które zostało zlikwidowane przez Otona III, zostało podzielone między okoliczne, tak jak rodzina słowiańska, którą się sprzedaje na targu niewolników. Także ja bym tu powiedział, że Mieszko jest postacią plastyczną. Co więcej, wiemy o nim, że walczył z bratem razem, nie walczył z, tylko razem, ramię w ramię. Czcibor go popierał, także... Też jest jakaś cecha, prawda, że bracia tworzą. Być może miał ich wielu tych braci, z tym akurat walczył. Ale mamy dużo przesłanek, ja bym powiedział, tylko może ich nie pozbieraliśmy jeszcze tak dobrze, bo zawsze się pisze tak dość sztampowo te biografie. Ale Mieszka bym bronił. Ach, i jeszcze co więcej. Powiedziałbym, że ja robię tutaj taką propagandę, no bo jest dobra okazja, ale druga rzecz, z której Polska słynie w takiej, no bo tak, jeszcze raz powiem, dlaczego ja tak mówię. No bo jest Notre Dame, wspaniałe budowle na zachodzie, wspaniałe również już tutaj za granicą, nawet w tej Saksonii takiej mało rozwiniętej, jakieś tam Gernrode, Magdeburg, Kwedlinburg, piękne budowle, prawda? U nas jakieś tam skorupy, pięć tam kamieni na krzyż i jesteśmy zadowoleni, ale właśnie co mamy? Jesteśmy jedynym państwem, które ma takie zdjęcie, które pokazuje powstanie jego osobowości geograficzno-politycznej. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany. To znaczy, przed Dagome Judex tak zwanym nie było niczego. Kolega powiedział, że dla zagranicy byliśmy nieczytelni. To bardzo enigmatyczne stwierdzenie, bo co jest za granicą w X wieku? Ci Słowianie czy to? A te państewka były małe. One w ogóle nie miały osobowości. I nagle on wytycza, nagle z takiego, no to mniej więcej tak jak jakaś tam Botswana czy Bantu, cholera wie gdzie to jest, prawda? I nagle wytyczają granice i mówią, to jest nasze. Prawda? I zaczynają działać jako podmiot polityczno-geograficzny i jakikolwiek inny. I właśnie to Dagome Judex jest takim wycięciem Polski z morza anonimowych, małych tworów i wspólnot politycznych. I to jest w ogóle kapitalne. Francja powstawała przyrostami. Nie wiadomo, gdzie się zaczęła. Nawet Czechy przyrastały. A tu nagle to państwo polskie... siłą tego Mieszka zostało wyrżnięte i powiedziane Europie, to jest Civitas Chinesque, czyli Polska. I tak zostało. W gruncie rzeczy jesteśmy w takich samych granicach. No dobrze. Znaczy, tak, myślę, że nie, panie profesorze, że nie musi nam, pan akurat przed nami bronić Mieszka, bo muszę. Nie ma potrzeby, tak? Bo to jest, nie będziemy może dyskutować o interpretacji konkretnych fragmentów Tytmara, natomiast to nie ulega wątpliwości, że Mieszko nie tylko, jak mówiłem, pojawia się, ale też skutecznie się pojawia. Znaczy tutaj Dagome Judex jest na to bardzo dobrym przykładem, ale jeszcze też bym powiedział z drugiego powodu. Tak? Znaczy Mieszko nie tylko, że sobie to swoje poletko ogradza wyraźnie, mówi tak, to nasze. No, ładne poletko. Duże poletko. Od morza tak. Do Rusi, do Krakowa. Tak. Ale on robi coś jeszcze, to znaczy, on robi coś jeszcze, prawda? To znaczy on wchodzi w pewną, żebym powiedział, rzeczywistość polityczno-ideologiczną tego czasu, bo on to państwo oddaje pod opiekę świętemu Piotrowi, tak? Czyli to jest jakby jeden z takich elementów, w którym widzimy, że Mieszko, czy też ludzie, którzy go otaczają, no ale przecież nie otaczają go przypadkowo, dobrze sobie radzi, bym powiedział, w tym świecie i ideologii chrześcijańskiej, która przecież jest dla niego nowa, i nazwijmy to dyplomacji
funkcjonującej wówczas w Europie. Tak? Znaczy on potrafi, oddanie pod opiekę świętego Piotra jest pewnym zabiegiem ideologicznym, jest też pewnym zabiegiem związanym ze związaniem się z papiestwem. Tak? Działaniem niebanalnym i w jakimś sensie pokazującym takie przygotowanie. Tak, ten cud, o którym pan profesor wspomniał, czyli ta prośba, o której my wiemy, że on skierował do świętego Udalryka o uzdrowienie, to też pokazuje, że on bardzo szybko, bo to już naprawdę niedługo po chrzcie, wchodzi w pewien świat funkcjonowania obecny właśnie wśród arystokracji niemieckiej, tak? Że on wie, że należy się zwrócić do świętego o pomoc, że zwraca się do świętego, który zresztą jest, którego kult się wtedy rodzi, ale który już jest dla tych elit Rzeszy ważny, to nie jest przypadkowa postać. Tak? Nawet jak spojrzymy na te wzmianki, o których ja mówiłem w źródłach niemieckich, przecież nieprzypadkowo on jest określany przez osoby zapisujące jego imię jako Komes, jako Marchio, tak? Czyli tytułami Rex, tak? Ale te dwa pierwsze, które ja wymieniłem, one są moim zdaniem o tyle istotne, że one pokazują, że oni że on potrafi wejść w ten świat elit Rzeszy. On został wpuszczony, tak, jak narzeka Titmar, że został wpuszczony i sobie w nim radzi, tak? Znaczy on sobie w nim znajduje miejsce ten świat elit Rzeszy, czy chce, czy nie, on musi przyjąć do wiadomości, że on tam jest po prostu, tak? Że można zastanawiać, czy on jest wyżej od Chodona, czy niżej, ale on jest Komes, tak jak oni są Komesi, on jest margrabia, tak jak oni są margrabiowie, prawda? To nie jest byle co. Dziękuję. Ja teraz spróbuję dokonać krótkiego podsumowania, takiego podsumowania także z własnego punktu widzenia, bo właściwie rzeczywiście początek tej naszej wiedzy o Mieszku jest więcej niż skromny. To znaczy wiemy, że Mieszko się pojawia, ale nie wiemy właściwie, co on robi. I można tutaj pójść taką drogą właśnie pewnych śladów, o których mówił na przykład dr Pac, to znaczy skarby srebra, może związane z Mieszkiem I, ale my tego nie wiemy, czy to jest srebro, które Mieszko kazał zakopać i one kiedykolwiek należało do Mieszka. Nie wiemy, tylko zakładamy, że tak mogło być, że skoro znamy tylko Mieszka, on był najważniejszy, no to i srebro, które jest bardzo cenne, musiało do niego należeć. I w związku z tym możemy podejrzewać, że rzeczywiście handlował niewolnikami, sprzedawał, łapał po prostu jeńców, może ludność miejscową, jeśli nic tutaj konkretnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć. To się w jakimś stopniu zgrywa z tym, co Ibrahim ibn Jakub, a właściwie Al-Bekri, czyli taki arabsko-hiszpański geograf w drugiej połowie XI wieku, napisał zapewne na podstawie relacji Ibrahima ibn Jakuba, która się niestety nie zachowała, więc tylko tutaj domniemujemy, że właśnie Mieszko buduje pewną elitarną strukturę. I to by się zgadzało, jeśli byśmy zestawili to posądzenie Mieszka o handel niewolnikami z tym, co prawdopodobnie pochodzi od Ibrahima ibn Jakuba, no to widzimy człowieka, który buduje swoją władzę w kręgu bardzo elitarnym, kręgu zamkniętym, kręgu ludzi Mieszka, bardzo silnie z nim związanym i być może cała reszta ludności miejscowej jest po prostu przedmiotem eksploatacji. Ale to są tylko domysły. To, co wiemy na pewno o Mieszku tak naprawdę i co tutaj było w związku z tym głównym wątkiem naszej debaty, to jest to, że Mieszko bardzo chce się zapisać do cesarstwa i bardzo chce być częścią elit, które współtworzą właśnie tą imperium Ottonów. I to jest, to nie ulega wątpliwości. Tu już mamy znowuż taki grat informacji, że o tym wątpić po prostu nie sposób. To się oczywiście łączy na samym początku, tak się akurat składa, że pierwsze informacje o Mieszku to są informacje o nieszczęściach, które spotkały Mieszka, znaczy dowiadujemy się od Widukinda, więc zupełnie współczesnego kronikarza, dobrze poinformowanego, bo posiadającego kontakty z dworem cesarskim, zapewne dobrze poinformowanego w związku z tym, że Mieszko dwa razy został pokonany właśnie przez Wichmana, czyli takiego krewnego Ottona I, banitę, trochę bandytę, trochę rozbójnika, który właśnie razem z różnymi Słowianami połabskimi najeżdżał na dalej mieszkające ludy i między innymi na Mieszka. Więc ten początek relacji, jakichkolwiek relacji Mieszka z Ottonem zapewne jest początkiem, który wynika, jest jakimś może
decyzją pragmatyczną, ale później no właściwie trudno nie zauważyć jakiejś fascynacji Mieszka cesarstwem i pragnienia, by właśnie być częścią cesarstwa. Do tego dochodzą znowuż takie elementy, o których tutaj była mowa. To znaczy Dagome Judex jest pewnie najmocniejszym takim śladem po próbie utrwalenia, próbie przybicia gwoździem jakoś tego tworu politycznego do konkretnego miejsca. Wcześniej pewnie taką próbą było to, co wiemy i od Tittmara, i z informacji z polskich roczników, że w Polsce, znaczy w Polsce, ta nazwa jeszcze wówczas nie funkcjonuje, ale w kraju Mieszka, mówiąc ostrożniej, pojawia się pierwszy biskup, który dość szybko zaczyna być wiązany z Poznaniem, co znowuż jest taką próbą powiązania władzy z konkretnym miejscem i w związku z tym utrwalenia tej władzy. Oczywiście tu Dagome Judex jest wielkim osiągnięciem. Można tylko powiedzieć, że szkoda, że święty Piotr tak szybko zapomniał, co mu darowano niestety. I stan zachowania tego dokumentu zapewne, czy jakkolwiek inaczej wykonanej donacji Mieszka, no niestety zostawia dużo do życzenia. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Bruno z Kwerfurtu był innego zdania na temat świętego Piotra i twierdzi, że nie zapomniał i ostrzega cesarza Henryka II, żeby nie podnosił na Polskę ręki, bo święty Piotr czuwa. Później zapomniał. W czasach Brunona jeszcze pamiętam. Proszę Państwa, przejdźmy już do ostatniej kwestii, a potem będą pytania. Natomiast ostatnia kwestia, proszę już tutaj o krótkie wypowiedzi. Dlaczego ten twór powołany do życia przez Mieszka I przetrwał? Tak. No jest zasadnicza różnica między sposobem budowania grodów w okresie, no, nazwijmy go przedpaństwowym, a mieszkowym. Są to przedsięwzięcia, czyli mówimy o takiej ekonomii historycznej. To są przedsięwzięcia wymagające zorganizowanego działania, dużych nakładów ludzkich, które i wysiłku, które mogły powstać tylko w wyniku, kiedy ktoś już trzyma mocno większe wspólnoty w ryzach jakiejś władzy, jakiejś państwowej preponderancji. Te grody zresztą powstają w takim czworoboku, który zapamiętał Gal, pisząc o Bolesławie Chrobrym i o jego głównych kwaterach wojskowych. To jest Poznań, Włocławek, Gniezno i Giecz. To są taki kwadrat się robi, tam byli ci Polanie najprawdopodobniej i te grody są imponujące, nawet jak się patrzy dzisiaj na nie, takie skrzynkowe z tymi hakami, prawda, takimi oporowymi i jeżeli porównamy z poprzednimi budowlami, to tamte były małymi grudkami jakichś zupełnie małych panków, jeżeli to robili pankowie, a nie wspólnota. Także tu jest tworzenie, na co zwracano wcześniej uwagę, tworzenie tak zwanego nasyconego jądra państwowego, które wyraża się komasacją dużych jednostek grodowych na stosunkowo małym terenie. Bo chciałbym jeszcze powiedzieć, że państwo Polan, bo ja wierzę w państwo Polan, właśnie było małe, jak zwykle takie państwa, jak czeskie, które też było małe, między tam Lewym Hradcem, Szarką i Pragą, tak samo to było małe, takie 20 na 30 kilometrów, ale ono ekspandowało i widać kapitalnie, jak taki pomost grodów w latach 40-tych, 60-tych idzie ku Baryczy, czyli idzie w kierunku Śląska, idzie do Głogowa i widać, jak ekspanduje później w kierunku Zawisłe, Płock, prawda? Wszystko myśleliśmy, że to są grody wcześniejsze, a to jest jakaś... Teraz znaleziono w Płońsku taką budowlę mieszkową, czyli można powiedzieć, że Mieszko dokonał również takiego jakby ostemplował tymi wspaniałymi grodami tereny, które znalazły się pod jego panowaniem. To jest ten przełom i to państwo musiało przetrwać, no bo było oparte już na pamięci wspólnych przedsięwzięć i na pamięci punktów, które organizowały to państwo.
Nie mówię o Krakowie, bo to jest inny, tak. No to może krótko, profesor Banaszkiewicz, o bazie, to ja powiem o nadbudowie. To znaczy, do pewnego stopnia, znaczy, nastąpiła to już tu pewnego rodzaju synergia. Znaczy, tak jak nieszczęścia spotkały, jak wiemy, Mieszka przed chrztem, no to rzeczywiście w tym okres po chrzcie to był okres ogólnie rzecz biorąc sukcesów. I to jest interesujące porównać jakby to, co się działo po śmierci Mieszka z tym, co się działo no, po śmierci Bolesława Chrobrego, później Mieszka II, kiedy, jak Państwo wiedzą, nastąpił kryzys państwowy. I to był kryzys, który był dwojaki. Z jednej strony przestało wychodzić, że tak powiem kolokwialnie, tak? Wojny znowu zaczęły być przegrane i tak dalej. I to postawiło pytanie, jak możemy się domyślać, wśród tych, no, w gruncie rzeczy od niedawna chrystianizowanych mieszkańców tych ziem, czy rzeczywiście ta ideologia, którą wybrano, jest skuteczna, tak? Czy zawierzenie swoich spraw Chrystusowi jest rzeczywiście takie skuteczne, czy nie lepiej jednak spróbować znowu z tymi pogańskimi bogami. A w wypadku Mieszka rzeczywiście na koniec jego rządów ten sukces trwał i to w jakiś sposób zapewniło, jak możemy się domyślać, że też nie powstał zaraz potem pomysł wywrócenia tego jednak istotnego dla budowania tego państwa elementu, jakim było włączenie go do chrześcijaństwa, budowa organizacji kościelnej i tak dalej. Ale ja bym powiedział przewrotnie, że też oczywiście historycy nie lubią historii alternatywnej zwykle, ale pozwolę sobie na taką odrobinę historii alternatywnej na koniec, żebym powiedział przewrotnie, że to państwo przetrwało, to też jest wielki jednak sukces Bolesława Chrobrego. W tym sensie, że my wiemy, no właśnie z Dagomy Judex, prawda, że nie tylko z Dagomy, znaczy, że Mieszko miał również innych synów, wiemy, że oni również, a zwłaszcza ich matka, czyli Oda, mieli ambicje polityczne i tak dalej. Wiemy, że Bolesław Chrobry ich wygnał i udało mu się to państwo, że tak powiem, w całości przejąć i dalej prowadzić. My tak naprawdę nie wiemy, co by się stało, gdyby jemu ten może nieco... Znaczy, czyn, który możemy różnie oceniać, prawda, się nie udał. To znaczy, gdyby wówczas to władztwo Mieszka podzielono na ileś części między tych różnych synów. Ale udało się inaczej i to w jakimś sensie też na pewno nie było bez znaczenia. Ja tylko chciałem taką drobny dodatek dodać, krótki, ale bardzo ważny. Otóż były te grody, ale również i to... Pomyślą Państwo, że ja tutaj przeceniam, ale powstała dynastia. Była świadomość, że jest ród, który tu rządzi. I to jest absolutnie powstanie takiego rodu, który jest samoświadomy, że ma prawa do władzy tu, ma pewną legitymację. Oni na pewno mieli też jakąś swoją ideową podkładkę. Jest nie do przecenienia. I to widać wszędzie. Tam, gdzie jest taka stirps regia, gdzie jest ród, który może powiedzieć, my rządzimy, to jest wspaniałe i to trzyma państwo, bo państwo może podupaść, ale wraca Kazimierz Odnowiciel, on jest przedstawicielem rodu i wszystko od nowa się zaczyna. Wraca Łokietek i jedziemy dalej, prawda? Także to jest ważne i chciałbym jeszcze powiedzieć, że być może tego nauczyli się Piastowie z cesarstwa, bo tam właśnie nie dzielono, tylko Henryk potrafił wylansować Ottona, Otto swojego syna i tak szło. Natomiast we Francji właśnie było odwrotnie. Oni zabiegali i ci ostatni Karolingowie dzielili i tak dalej, i tak dalej. Także powiedziałbym, że ta dynastia piastowska to i te grody to jest to, co chyba trzymało. Tak, tak. Tutaj tylko jedna mała glosa, że Dagoma Judex też jest oprócz tego terytorialnego aspektu, jest też właśnie pomnikiem próby budowy dynastii. To, że to się nie potoczyło tak, jak myślał Mieszko I i Oda, to jest zupełnie inna sprawa. To bardzo często się tak zdarzało, ale konstrukcja dynastii jest w tym regeście obecna, mimo jego szczątkowego zachowania zapewne. I to jest bardzo ważne.
I to potwierdza właśnie ten powrót Kazimierza Odnowiciela, który powraca tak jak tolkienowski Aragorn, prawda? Powrót króla, bo on ma w sobie to prawo, on jest jedynym zresztą akurat w tym momencie spadkobiercą pewnej idei, która utrzymała to państwo. My to zresztą przecież widzimy później, tak? że mogło młodszy syn, starszy syn i tak dalej, ale w zasadzie prób spoza dynastii w zasadzie nie ma. No, w następnych latach nie ma. Znaczy, rzeczywiście to się udało, że to ktoś tam ma rządzić, ale ma być z tej dynastii. Dobrze, oddajmy państwu głos. Tu pani się zgłaszała już wcześniej, więc jej proponuję najpierw powierzyć mikrofon i słuchamy pytań. Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że dyskusję wysłuchałam z bardzo dużą uwagą i dziękuję za nią. Natomiast nie przekonuje mnie wypowiedź państwa a propos państwa z czasów Mieszka. Ponieważ ja zastanawiam się, jakie cechy musi posiadać państwo, żeby można było powiedzieć o państwie, bo wiadomo, że Bolesław Chrobry bił pierwszą monetę. Chyba się nie mylę. Bolesław Chrobry pierwszą monetę wybił, więc spowodowało, więc można wnioskować, że odbywała się wymiana handlowa. Te szlaki handlowe wiodły. No i wiele opinii słyszałam, ale o początkach państwa polskiego z wielu naukowców, osób, również archeologów, którzy zajmują się tą kwestią, mówią o państwie polskim od Bolesława Chrobrego. Także taka uwaga. Następne moje pytanie to jest takie. Proszę mi powiedzieć, bo też nie rozumiem, jak to się stało, że Mieszko, ponieważ żeby wprowadzić w tych grodach, które sobie podporządkował chrześcijaństwo, musiał sam być ochrzczony, więc kto to zrobił? Jak to się stało, że przyjął wiarę katolicką? I jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. I też w duchu patriotycznym będzie to pytanie oczywiście. Proszę mi powiedzieć, bo wiadomo, że Wielkie Księstwo Morawskie rozpadło się. Wiadomo, że w tamtych czasach Mieszka I te najazdy były bardzo częste, te grody były burzone. Na pewno działo się tak, że władcą człowiek się stawał w zależności od ilości niewolników. Tak mi się wydaje przynajmniej. No to wtedy miał autorytet, jeśli tych niewolników miał dużą siłę roboczą, mógł rządzić nimi i wtedy miał uznanie wśród swoich, prawda? To proszę mi powiedzieć, jak to się, co się stało z tym Wielkim Księstwem Morawskim, bo ja też tak przyznam się, że taką hipotezę słyszałam, iż Mieszko był księciem wielkomorawskim. Podobno jakiś projekt miał być badający tą kwestię. Czy coś panowie słyszeli? I to dziękuję bardzo. Jeszcze raz tak, dziękuję. Tak, proszę. Tak, jeśli chodzi o chrzest, to sprawa jest prosta. Nie wiemy naprawdę zupełnie nic, ani kto, ani dokładnie kiedy, no bo ta data 966, ona jest zapisana w najstarszych polskich rocznikach, które jednak w formie, w sensie zapisu są bardzo późne, bo dysponujemy XII-wiecznym rocznikiem tak naprawdę, więc nic nie wiemy, ani czy na terenie władztwa Mieszka, ani czy poza władztwem Mieszka, ani w jakim miejscu, ani kto ochrzcił, nie wiemy zupełnie nic, No, pośrednictwo czeskie jest o tyle prawdopodobne, ponieważ jedyne źródło, które nas informuje o tym, najstarsze, nie jedyne, ale najstarsze źródło, które nas informuje o chrzcie Mieszka, czyli Kronika Titmara, no tak sprawę przedstawia, że to Dobrawa, tak Titmar nazywa
tą pierwszą chrześcijańską żonę Mieszka, miała być pośredniczką. Ale ponieważ opowieść Dietmara ma cechy literackie, więc tutaj znowuż jest jedynym świadectwem. Trudno tutaj konfrontować, bo dalsze tradycje są dużo późniejsze. W związku z tym no, trudno znowuż, tak jak w przypadku legendy piastowskiej, powiedzieć, co z realiów historycznych jest jakimś substratem tej opowieści Dietmara. Po prostu na to pytanie odpowiedzieć nie umiemy. Natomiast jeśli chodzi o inne pani pytania, to znaczy kwestia wielkomorawskiego pochodzenia Mieszka, no jest... Ja bym odpowiem tak, odpowiem mocno i przewrotnie. To jest teza profesora Urbańczyka, ale powiedziałbym, że mnie się bardziej umotywowana wydaje teza jednego z przepisywaczy, z kopistów, który kopiował Dagomę Judex, który napisał, że Mieszko Oda i ci synowie ich to musieli być chyba Sardyńczycy. Bo tam było, bo Mieszko pojawia się z tytułem Judex i kopista bardzo rezolutnie tutaj sobie poczyna, bo no, ja słyszałem, że na Sardynii jest 4 sędziów, więc to pewnie są Sardyńczycy. Znaczy... Wydaje mi się, że to jest może nawet lepiej wywiedziona teza niż teza o wielkomorawskim pochodzeniu Mieszka, no bo argumenty tam właściwie są żadne. Ja tylko dodam do tych odpowiedzi, znaczy tak, znaczy tu może warto dodać, że ten kopista był z Italii, prawda, stąd jego znajomość Sardyńczyków. Jeśli chodzi o to pośrednictwo czeskie i Dobrawę, no to jednak warto pamiętać, oczywiście mając w pamięci też te wątki literackie, że poza Dietmarem, który jest najbliższy, też ta późniejsza tradycja, o której mój przedmówca wspomniał, chociaż jest późniejsza, ale wiemy też, że też jest niezależna od Dietmara i też tą rolę Dobrawy podkreśla. A próbując odpowiedzieć na pani pierwsze pytanie na temat państwa, to ja bym powiedział, że w jakimś sensie pani trafia w sedno takiej toczącej się obecnie dosyć żywo dyskusji między historykami, archeologami, antropologami też, dotyczącymi istoty państwa. I faktem jest, że rzeczywiście my trochę upraszczająco tutaj używamy tego terminu państwo. Nie ma wątpliwości. Dagome Judex z pojęciem civitas, którego nie wiemy jak przetłumaczyć, ale jego państwowy charakter nie ulega wątpliwości. Ale... Skarby srebra, które też są dowodem wymiany handlowej, o której pani wspominała. Nie trzeba bić monety, żeby prowadzić działalność handlową i handel dalekosiężny. Więc tutaj możemy mówić o wreszcie biskupstwo. Możemy mówić o różnych wyznacznikach państwa i one z pewnością ulegają wzmożeniu w czasach Chrobrego, ale to nie znaczy, że nie występują w czasach Mieszka. A można jeszcze... Ale jeśli ja tylko mogę... Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że toczy się taka dyskusja i rzeczywiście jest też tak, że wśród badaczy pojawia się taka tendencja, żeby mówić o władztwie Mieszka, o wodzostwie Mieszka i tak dalej. Natomiast no jakby ta dyskusja jest i w tym sensie to pytanie trafia w jej środek. No ale tak, ja też pewnie bym się podpisał pod tezą, że jest to nieco na wyrost. I tylko dodałbym do tej monety, że ta moneta Bolesława Chrobrego, ona w zasadzie nie miała żadnych funkcji handlowych. To jest tak niewielka liczba monet, one miały funkcję ideologiczną. W zasadzie pierwszy raz, kiedy jest jakaś bardziej masowa produkcja monet w Polsce, to jest Bolesław Szczodry i wtedy ona być może zaczyna mieć znaczenie handlowe, a wcześniej używano obcej monety, kruszców i tak dalej. Można do tej monety, bo teraz, wie pani, odmładza się edycję tej pierwszej monety polskiej, tak to nazwijmy, profesor Suchodolski przesuwa na Mieszka II. Także numizmatycy mają to do siebie, że oni sami wiedzą najlepiej, natomiast nigdy nie powiedzą, jak jest. W związku z czym, o ile wiem, to on wycofują się z tego. Wycofują się z stwierdzenia, że Mieszko I bił monetę, natomiast pierwszym eminentem jest Chrobry. To nie ulega wątpliwości. Ale odmładzają większość tych edycji, przesuwając na syna. Znaczy, dobrze, kolejne pytanie. To może ja nawiążę z jednej strony do tej Sardynii, a z drugiej strony do tej biblioteki w Mszanie Dolnej, czy coś w tym stylu. I chciałem się zapytać panów historyków, czy wiążą nadzieję z tym projektem, który jest prowadzony przez Uniwersytet Poznański badań genealogicznych, zarówno dynastycznych, znaczy chodzi o grupę, która kierowała państwem polskim, ale związane z Piastami, jak i populacji z tego obszaru miejskiej. I czy to czasami nie wniesie panom, że tak powiem, jakiejś informacji do tego, no, skąd ta biblioteka się tam wzięła? Genetycznych, tak? Dobrze usłyszałem. Tak, genetycznych.
Powiedział tak, że moje zdanie jest dość sceptyczne. To znaczy, to jest bardzo ciekawa informacja z pewnością, jeśli by udało się odpowiedzieć nie w odniesieniu do dynastii, bo tutaj bardzo jest kłopotliwa w ogóle możliwość, bo my nie znamy pochówków pierwszych Piastów zupełnie. I bardzo, bardzo późno dopiero chwytamy jakieś w miarę pewne pochówki piastowskie, więc nadzieja na znalezienie, odczytanie genomu Piastów, pierwszych Piastów, chyba to po prostu jest niemożliwe. Natomiast rozumiem, że można tutaj coś powiedzieć na temat pochówków elit, prawda, elitarnych pochówków z czasów Mieszka. No przy czym to, co my wiemy o kulturze wczesnego średniowiecza, to jest to, że wstąpienie na służbę Mieszka jest zerwaniem wszelkich, mamy mnóstwo tekstów literackich, nieliterackich, historiograficznych, średniowiecznych, które pokazują, że ktoś, kto staje się człowiekiem Mieszka, jest już teraz przede wszystkim człowiekiem Mieszka. Przestaje mieć znaczenie, czy on był z rodu A albo z rodu B, czy on był Normaninem, czy on był Rusinem, czy on był Wielkomorawianinem. Ważna jest ta identyfikacja, którą buduje Mieszko. Ale tą znamy ze źródeł pisanych, prawda? I tutaj no, ciekawych informacji dostarczy, natomiast nie wierzę, że to jakieś jest informacja o know-how, które idzie za tymi ludźmi i pokazuje jakieś, więc ograniczony zakres bym widział powodzenia takiego i jakby tego zespołu informacji, które metodami właśnie badań genetycznych można uzyskać. No tak, to też oczywiście będzie ciekawe, tak, ale nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia w przypadku władztwa Mieszka z tworem nowym, który powstaje i tworzy nową identyfikację. I z kogo tworzy, to też jest ciekawe, ale chyba ma drugorzędne znaczenie wobec tej charyzmy Mieszka, która jest tutaj kluczowa. Tylko jeśli mogę jedno zdanie dodać, to tylko tyle, że rzeczywiście to jest bardzo trudne, ale też na pocieszenie mogę powiedzieć, że rozmawiałem jakby parę dni temu z kolegami z Poznania, oni mają świadomość tych trudności, to nie jest, że oni są szaleni i uważają, że oni mają świadomość tych trudności, natomiast oni twierdzą, że genetycy zapewniają ich, że z tych badań jednak coś może być, a my oczywiście trzymamy kciuki. Z tego, co panowie mówili, to ja zrozumiałem, że Mieszko musiał przyjąć chrzest, bo inaczej by nas po prostu obrżnęli. Czyli warto taką tezę, tą młodzież szkolnej uświadamiać. No właśnie, czy są takie szacunki, ilu pogan na naszych terenach, ziemiach przyjęło nową wiarę, a ilu wyrżnięto? Bo Prusów, zdaje się, wszystkich wyrżnięto. Dziękuję. Mogę odpowiedzieć? Wie pan, to jest tak, że wchodzimy na niezwykle niebezpieczną ścieżkę. Bo to jest tak, że w skrajnych poglądach na przykład koledzy mówią, tacy moderniści, dynastia to tam nic, tylko to jest przedsiębiorstwo handlowe, mafia, prawda? Handel niewolnikami i dziewicami. No to tak jakbyśmy dzisiaj spojrzeli, wie pan, na dzień dzisiejszy i powiedzieli, całe te elity to złodzieje. No oczywiście są tacy, którzy tak mówią. Tylko siedzą w tych bankach, robią przekręty, wszyscy są ze sobą spokrewnieni albo tak, albo interesem i zaczyna być straszliwa historia. Jak jeszcze do tego dołożymy, że Żydzi handlowali Słowianami, no to ja się już boję się o wszystko. I sprzedawali Arabom, tak. Tak, no więc rozumie pan. Rżnęli, to jest prawda, tylko co z tego? Rżnęli wszyscy, wszystkich. Więc tutaj, ale dokładnie jest tak, wie pan, to naprawdę nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia. Mentalność była, mistrz Wincenty Kadłubek, człowiek zasłużony, pisze tak, jeżeli zastosuje się podstęp i się uda, to jest bardzo dobrze, ale jak się nie uda, no to jest zły podstęp. To jest wstyd wtedy. Wstyd i tak dalej. Więc dlatego nie cierpię takie dyskusje. Przepraszam, to nie jest do pana, ale jak ja słyszę, że trzeba przepraszać za to, że wyrżnęliśmy tam, nie wiem, dolnych Kaliszan, a górni Kaliszanie wyrżnęli jakiś tam, nie wiem, Pyrzyczan, no to ja mówię, no dobrze, to ja już idę do domu i zamykam się, bawię się z psem, bo próby takiego myślenia
powodują no po prostu spustoszenie. Ja pamiętam, w Gazecie Wyborczej czytałem, jedna pani Amerykanka napisała tam list, można go znaleźć, która pisze, że ona nareszcie może odetchnąć, bo przeczytała angielską książkę, w którym się dowiedziała, że Żydzi wysyłali Polki, dziewice do domów publicznych w Stanach Zjednoczonych. Ale ona teraz poznała, że nie tylko oni to robili. W związku z czym wszystko jest w porządku. A być może właśnie oni to byli w najmniejszym stopniu tam zaangażowani. No proszę państwa, nie dajmy się zwariować. Naprawdę, nie dajmy się. Nie dajmy się zwariować również. Ja tu jeszcze będę bronił, znaczy jakby to wizja, że wszyscy Prusowie zostali wyrżnięci, to jest taka wizja jakby uproszczona, bo jest cały szereg źródeł i są dobrze teraz rozwinięte badania nad asymilacją, zwłaszcza elit pruskich, i oni tworzyli rody, normalnie byli poddanymi wielkiego mistrza i zakonu, i to przekonanie, że tam wszyscy fizycznie zostali usunięci, zastąpieni kolonistami niemieckimi, no to jest bardzo uproszczona wizja. Zresztą tak samo jak to przekonanie, że jakby Mieszko nie zdążył, to znaczy jestem w stanie uwierzyć, że po pierwsze nie byłoby Polski, po drugie może rzeczywiście ta ludność zostałaby jakoś no, mocno uciemiężona, ale wcale niekoniecznie przez Niemców, raczej przez jakiś Wolinian, raczej przez jakiś właśnie Obodrytów. Tutaj jest jedna zasadnicza sprawa, której nie poruszyliśmy, a dobrze, że ona teraz jest wywołana. Pytanie o Mieszka, jedno z najważniejszych pytań o Mieszka, jest pytaniem, dlaczego na niego postawili takie postacie jak Bolesław Srogi, dając mu córkę. Przecież to był nikt. No, wszystko wskazuje na to, że przychodzi jakiś człowiek znikąd, mówi poproszę córeczkę, bo jest nadobna, i ten Bolesław, wielkie panicho przecież, współtwórca zwycięstwa nad rzeką Lech. Ale... A dlaczego Otto stawia na Mieszka? Nie, ale tu Pawle... Czesi stawiali na Mieszka, bo oni się pchali przecież do morza. To jest oczywiste. Nie, no to jest przecież... Nie, o tak, Czesi chcieli ułożyć sobie tutaj poprzez ten worek żytawski wzdłuż Odry i wyraźnie zawierają ze Szprewianami, prawda, tutaj okolice Berlina, ta Drachomira stamtąd pochodzi. I oni pomogli przecież w walce Mieszka z Wolinianami właśnie. Także oni widzieli w Mieszku partnera do swojej ekspansji, prawda? Przecież Bolesław Srogi nie chciał wyjść z Miśni ani z Budziszyna, prawda? I siedział tam, narażając się cesarzowi Ottonowi I bardzo mocno. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że tych podmiotów uczestniczących w tej geopolitycznej grze jest więcej. Tutaj sytuacja jest skomplikowana i przede wszystkim Mieszko właśnie dzięki tej komplikacji ma szansę, bo są jakieś układy, jakieś alianse, zrywanie aliansów, i w którymś momencie Otto jednak obawia się, i słusznie zresztą, tych Słowian Połabskich, bo w którymś momencie oni zmietli przecież panowanie saskie na Połabiu, i to w sposób niezwykle okrutny, brutalny, i Mieszko tu jest postrzegany jako ktoś, kto jednak może pomóc nawet cesarzowi. To jest duża sprawa. Dziękuję bardzo. Chciałabym się zapytać o elity, bo panowie wspomnieli o elitach Mieszka. Czy coś wiadomo o elitach Mieszka? W sensie, kto go wspierał, no skąd się wzięli, to raczej nie, ale kim oni byli, jakie mieli dokonania. I druga taka uwaga, że może Mieszko był pierwszym, który, że tak powiem, chciał nas wciągnąć do Europy. No tak, lepiej powiedzieć do cesarstwa, ale mutatis mutandis. Natomiast o elitach możemy powiedzieć tylko poprzez przedmioty, bo nie znamy ze źródeł pisanych współpracowników Mieszka, znamy tylko jego krąg rodzinny. Natomiast jeśli chodzi o przedmioty, którym dysponują ludzie, którzy właśnie z uwagi na cenność owych przedmiotów z pewnością zaliczają się do elity czasów Mieszka, no to możemy powiedzieć, że tu jest... No, są to przedmioty luksusowe,
pochodzenia czasem skandynawskiego, czasem rusko-skandynawskiego, z ewidentnym jakimś, archeolodzy próbują to określać, pytanie czym wierzyć, ale że ten komponent wschodni tam też w tych przedmiotach jest uchwytny, no tylko że stałym takim przedmiotem dyskusji jest pytanie, czy przedmiot identyfikuje człowieka, czy człowiek może jednak identyfikuje przedmiot, na ile te przedmioty są po prostu obiektem wymiany handlowej i ktoś zupełnie, kto nigdy z Kalisza się nie ruszał, może mieć miecz skandynawski, czapeczkę nad Dniepru i buciki jeszcze gdzieś tam na przykład z nadmorza Śródziemnego. No, może to jest możliwe, za mało wiemy. Więc wiemy, że jest elita, to jest dużo. Bo wiemy, bo mamy pochówki elitarne, luksusowe, rzeczywiście wyposażenie grobów. Natomiast kim oni byli? No może genetycy jednak. może genetycy powie. Tego nie wiemy. Nie wiemy. No wiemy, że Mieszko to, co zrobił, nie zrobił tego sam. Ale nie mamy. Dopiero Tittmar przy okazji opowieści o Chrobrym wspomina, na przykład zresztą w pierwszym momencie, bo wspominając o tym, że Chrobry właśnie wypędził macochę i swoich przyrodnich braci, no to Tittmar wspomina, że oślepił także Przybywoja i Odylena, którzy stanęli po stronie. Chrobry spodziewał się, że będą mu wierni, natomiast oni stanęli po stronie właśnie macochy i przyrodnich braci. Więc, ale też oni są dość takim pustym hasłem. No wiemy, że już odgrywają jakąś rolę, natomiast nic więcej o nich nie wiemy. Ja bym tylko jeszcze dodał do tego pytania elity, ponieważ to jest takie pytanie, za którym trochę w powietrzu zawsze wisi pytanie o Wikingów. To jeśli wierzyć archeologom, to ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście, że w gruncie rzeczy pierwsze pochówki, znaczy, zaczynając od tego, że nawet gdyby rzeczywiście znaleźć wśród tych elit Wikingów, to nic nam tak naprawdę nie mówi o pochodzeniu Mieszka, tak dla jasności, ale jeśli wierzyć archeologom i najnowszym badaniom, to w zasadzie pierwsze groby, które można identyfikować jako ewentualnie groby należące do Normanów, są z czasów Bolesława Chrobrego. I jeszcze jedna rzecz a propos tego ich pochodzenia i genetyki, to rzeczywiście są ciekawe badania genetyczne, które potrafią pokazać, to jest dosyć skomplikowane, porównuje się skład minerałów w kościach ludzi i kościach zwierząt, zakładając, że zwierzęta raczej nie przemieszczały się na duże odległości, tylko są miejscowe i tam można z tego stwierdzić, czy ktoś jest miejscowy, czy nie, i ewentualnie skąd pochodzi, czy jadł więcej ryb, czy mniej. I te badania są prowadzone, są bardzo ciekawe badania, ale na razie one nam głównie pokazują coś, co nas w sumie nie zaskakuje, że te elity często nie są miejscowe, ale nie w sensie, że są spoza obecnej Polski, tylko że na przykład, nie wiem, mamy grób w Sandomierzu obsadzony nową załogą i ci ludzie, którzy obsadzili ten grób w czasach Mieszka, nie pochodzą, nie urodzili się w obszarze 30 km od Sandomierza, tak? Czyli są, no, ale wystarczy, że urodzili się, no nie wiem, w Gnieźnie, tak? I po prostu jest to eksport, ale wewnętrzny, można powiedzieć. Tak, z teorią normańską jest taki kłopot, że ślady Normanów w całej Europie są dobrze uchwytne, natomiast nasze, te ziemie Mieszka, a potem nasze, były tak głęboką prowincją, że nawet Normanowie ani niespecjalnie nie chcieli, ani nawet chyba nie mieli po co tu przyjeżdżać. Więc tu jest kłopot z tym takim właśnie jakimś budowaniem koncepcji normańskiej. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, które przy tej dyskusji już wyszła pewna trudność, że rozmowa o historii, zwłaszcza tak dawnej, w oderwaniu trochę od psychologii ludzi, którzy wtedy żyli, jest bardzo trudna. Ale moje pytanie jest troszkę z tej beczki, ponieważ bardzo mnie interesuje i fascynuje postać Wichmana. I stąd mam dwie sprawy, o które chciałem zapytać. Po pierwsze, czy cokolwiek wiadomo na temat motywacji Wichmana i Wieletów razem z nimi co do ataku na Polskę w 63, czy jak Labuda mówi w późniejszych latach. Wydaje się, by była ta koncepcja jakichś tutaj niemieckich, cesarskich czy Gerona, inspiracji, choć wydaje się, że Mieszko sam tego typu inspiracji nie wyczuwał, tak z tego co rozumiem. To jest moje pierwsze pytanie, bo oczywiście możemy przyjąć, że chodziło po prostu o łupy i niewolników, ale czy są jakieś inne polityczne tutaj przesłanki? A drugie moje pytanie, też związane z postacią Wichmana, jest takie, jak to było możliwe w tamtych czasach, pewnie może przez jakieś analogie kulturowe, żeby człowiek kompletnie spoza kręgu plemion wieleckich tamtejszych redarów mógł stanąć na czele i stać się
stać się ich przywódcą, co prawda tylko wojskowym, ale jednak. Czy mamy tego typu przykłady w innych momentach? Czy to była sytuacja jakoś w tamtych czasach powtarzająca się i czy to mogło, jak to, co mogło za tym stać? Proszę Państwa, jeszcze tylko organizacyjnie tutaj może ustalmy, już dyskutujemy ponad półtorej godziny, może jeszcze tylko trzy pytania i kończymy. Dobrze, to będzie chyba już nie zamęczymy się w ten sposób. To ja bym, koledzy mi tutaj pozwalają odpowiedzieć. To jest ciekawe pytanie, ale zacząłbym od końca. Wie pan, w postaci Wichmana Młodszego, bo o niego chodzi, mamy do czynienia z takim jednym z największych czempionów, złotym młodzieńcem wychowanym przez cesarza, ponieważ ojciec Wichman starszy zginął wcześniej, bardzo hołubionym, który przeniósł jakby na siebie i na swojego brata Egberta pewną niesprawiedliwość, która stała się za Otona I, że wypromował na taką osobę drugą w państwie Hermana Bilunga, brata Wichmana Starszego, czyli stryja, patrząc z tej perspektywy. I mimo że oni byli spokrewnieni, a cesarstwem, jak się mówi, z rodziną cesarską, a tamci nie. Ale to była taka przygrywka tylko, bo chciałem powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie ostatnie. Dlaczego Słowianie brali takiego wielkiego i obcego człowieka? Otóż pewną odpowiedź daje na to Widukind, który opisuje, jak Wichman ginie. On długo walczył. Ja tam próbowałem taki element czasowy odkryć. No, on tam chyba 6 godzin się przeciwstawiał tym, może więcej, tym Słowianom. Otóż to znowu jest, powiedziałbym, walka czołgu z rowerem. Te oddziały słowiańskie, takie po prostu tego pospolitego ruszenia, nie mogły sobie dać rady. Nawet jak one go osaczały taką grupą, to on wprawny w walce, nie bojący się, bo to też jest mentalność herosa, wojownika, więc sobie dawał radę i dlatego brano go, bo wiedziano, że to jest świetny dowódca. Nie wierzono mu, ponieważ kazano mu się spieszyć, czyli nie spieszyć, tylko zsiąść z konia i iść, bo wiadomo było, że Wichman zwiewa, jak już widzi, że no, nie da rady. Uciekł niedawno przed tą akcją z tego Oldenburga prawdopodobnie, ze Starogardu, który został zniszczony i rozbity. On tam też próbował tym redarom właśnie pomagać. Także co jego nosiło? On się parę razy jak gdyby dostawał przebaczenie od stryja, dostawał od cesarza raz. Wszystko wiemy dość dobrze z Widukinda. Można tam wszystko wyczytać. Także ja rozumiem pana pytanie, bo ono jakby pokazuje trudność złapania specyfiki tych czasów. Wielki człowiek, wielki rodowiec to jest nie tylko siła takiego wykształcenia wojskowego, pewności, wie pan. Na przykład Kosmas mówi, że jak chłop stawał przed panem, to... Wie pan, to jest mniej więcej tak, jak wytrenowany zawodnik no, staje wobec osiłka nawet, no, tylko tam pacnie szybko. Ale druga sprawa jest taka, że taki wielki rodowiec miał za sobą cały skomplikowany, rozrodzony klan ludzi. Jest bardzo zabawne, że jak powstawała rebelia w Rzeszy w X wieku, to oni uciekali tylko na swój teren. I dosłownie geografia przekładała się na politykę. Wiadomo było, że tam on znajdzie wojsko, znajdzie wsparcie, także, a poza tym różne interesy były wiązane. Wiadomo, że go nie można było zabić w sposób prosty. Można było, ale to kosztowało. Gdyby o to chciał go sprzątnąć, to mógłby polityczne odnieść duże straty.
tak jak zrobił z bratem przyrodnim, że niby nie on z tym tam tankmarem nie chciał, ale go zabili przy nim, potem skazał na śmierć tamtego, kto zabił, prawda, w okresie wcześniejszym. Także to pokazuje panu, że to jest trochę, ja bym porównał tego Wichmana do takiego amerykańskiego F-16, które jeździ, gdzie, lata gdzie chce i tam mu, wie pan, tam MiG-5 czy tam 10 nie podskoczy i ląduje, prawda, to jest coś takiego, elektronika. No, ale w końcu zginął zresztą właśnie w najwygodniejszy dla wszystkich sposób, ponieważ nie chciał poddać się nikomu poza Mieszkiem i jak ludzie, którym zależało, żeby on jednak ocalał i żeby go odesłać żywego cesarzowi, pojechali do Mieszka, żeby go sprowadzić, no to już tacy mniej, już on był zmęczony, ledwo żył, więc po prostu zabili go i właściwie wszyscy byli zadowoleni, bo rzeczywiście cesarz nie ponosił konsekwencji tego, że Wichman zginął. A pierwsze pytanie, przepraszam, jeszcze o polityczne powody ataku Wichmana i emerytów na Polskę. Czy mamy jakieś powody tutaj? Nie, wiemy tylko, że właśnie Wichman za pierwszym razem, czy w przypadku dwóch pierwszych zwycięstw wziął łupy i zabił brata. Nie, Wichman. U Widukinda jest Wichman. Gero jest dopiero u Titmara i to wyraźnie widać przepracowanie wzmianki Widukinda. Ale to ja tylko dodam, że nic nam nie sugeruje, żeby tam była inspiracja cesarska, no bo Wichman był wtedy wyraźnie buntownikiem i banitą i cała ta jakby narracja jest trochę też o tym, że jakby mimo tego cesarz jednak no, zasmuci się po jego śmierci, więc tam mu się odsyła ten miecz. Prawda? Smuci albo ucieszy, bo to no są tak, słowa Wichmana. Ale formalnie zasmuci, natomiast Mieszko jest wtedy ewidentnie jakby sojusznikiem cesarza, tak? Jest jego przyjacielem. Ja tylko może dodam, wie pan, że to była taka wielka postać, że kronika Widukinda w 1/3 poświęcona jest w zasadzie wątkowi Wichmana, tego młodszego. Z kim nie wiemy, ile lat miał Mieszko. Tak, znaczy mam taką refleksję na początek, że a propos państwowości państwa, to właśnie nie moneta, nie postać władcy jest jak gdyby warunkiem uznania państwa, tylko uznanie innych krajów. Wydaje mi się, że tak jest do dnia dzisiejszego w dyplomacji. A jak on to uznanie Mieszko wywalczył, no to już jest jak gdyby inna dyskusja. Ale moje pytanie jak gdyby brzmi, jak zmieniła się interpretacja historyków, kiedy obchodziliśmy 1000-lecie państwa polskiego, byliśmy państwem socjalistycznym i teraz 1050, czyli państwo demokratyczne. Jakie nowe myśli się pojawiły? No ja trochę o tym zacząłem mówić, chociaż ja bym powiedział, że wiecie państwo, to jest pewnie na dłuższą rozmowę o stanie polskiej historii obecnie i wówczas, ale jedno nie ulega wątpliwości, to znaczy polska historiografia to z całą pewnością nie była historiografia radziecka, tak to mówimy najdelikatniej, to znaczy mieliśmy świetnych historyków, którzy na ówczesny stan wiedzy mówili to, co dało się powiedzieć. Ja bym zaryzykował, że mieliśmy, pewnie to było to najlepsze pokolenie polskich historyków w ogóle. Więc nie sądzę, żeby było po prostu, najkrócej rzecz ujmując, ja mówiłem o pewnej myśli ideologicznej, która stała za obchodami, natomiast nie sądzę, żeby dało się wskazać przełożenie między tą myślą, a między pewną ideologią państwa, a badaniami historyków. Znaczy nie można powiedzieć, że oni idą swoje badania prowadzili tak, jak im, mówiąc już tak, najbrutalniej komuniści kazali. Znaczy, tak z całą pewnością nie było. Mogę ad vocem tylko. Wie pan, niewątpliwie ten wątek taki był no, po wojnie II światowej do zrozumienia, że wszystko co najgorsze to ci Niemcy i oni byli właśnie w taki sposób. Ja w ogóle mam taki pewną bojaźń do Niemiec, bo to jest wielki kraj, który przewalcuje wszystko. Tylko, że jak gdyby nie można też wszystkiego załatwiać tymi Niemcami, więc robiliśmy coś odwrotnego, że o, myśmy tam bez nich to wszystko, nigdy nie byliśmy podlegli, prawda? No wie pan, taka trochę trąbtadracja była, że sami to wszystko zrobiliśmy, że tam cesarstwo nie istniało w zasadzie, prawda? Ja też nie dostrzegałem na przykład tego momentu współpracy
takiej lokalnej. Także to było wybijane, no i było przede wszystkim, prawda, myśl państwowa Piastów wielkości, prawda, ich jako mężów stanu, prawda, no i wątek czeski był, bo to w obozie, prawda, bratnia Dąbrówka przyjeżdża. To też Słowianie, prawda, liczyło się, że Słowianie, a nie Germanie. Natomiast co do państwowości, to tutaj nie ma prostego przełożenia między na przykład zwyczajami dyplomatycznymi panującymi współcześnie i współczesną koncepcją państwa, tym, co dzieje się w czasach Mieszka, no choćby właśnie z tego powodu, że jeśli Otto sam uważał, że Mieszko jest jego przyjacielem, to też z pewnością uważał Mieszka za część cesarstwa. Natomiast to nie ma się w ogóle też nijak do sytuacji, bo właściwie czy Gero ma państwo? Może Gero ma państwo. Gero jest tak samodzielny i tak wiele różnych politycznych decyzji zależy od niego, że można mówić o państwie Gerona. Tutaj przesunięcia co do władztw i znaczenia władztw są w owym czasie tak duże, że w ogóle ta kwestia suwerenności, granic, tego, że jak oddzielić jedno państwo od drugiego, czy władztwo może w związku z tym lepiej mówić, no jest bardzo skomplikowana. Więc tutaj uznanie uznaniem, ale za kogo go uznawali, zwłaszcza Otto, to tutaj raczej za część, znaczy Otto na pewno nawet za część cesarstwa. Na koniec pytanie, którego historycy bardzo nie lubią, moi znakomici koledzy. Ale najpierw w odniesieniu do tego, co pan powiedział, oczywiście uznanie dyplomatyczne jest pochodną. Najpierw musi być jakaś trwała organizacja, co do której zakłada się, że ona przetrwa. No i że trzeba się z nią liczyć. Pytanie jest mianowicie takie, troszkę historiozoficzne. Są pewne prawidłowości w historii. W dziejach. Jest coś takiego, co się nazywa federacją plemion, co poprzedza państwo. Na przykład stadium federacji plemion. Federacja plemion to zwołują się, tak, Polanie, Kujawianie i różni inni, bo trzeba stanąć w danej chwili przeciw Wichmanowi. Ale potem się rozchodzą. Prusowie nigdy nie przekroczyli poziomu od federacji plemion do danej kampanii, a potem się rozchodzili. Nie było trwałej organizacji, w związku z tym żadna dyplomacja nie mogła ich uznać. Podobnie są, takie są teoretycy, twierdzą, ja się z tym zgadzam jako czytelnik Iliady, Achajowie pod Troją są federacją plemion. Nie są, jak się kampania kończy, to się rozchodzą. Każdy mieszka gdzie indziej, ma inne interesy i tak dalej i tym podobnie. Otóż niewątpliwie zamieszka, przechodzimy od może zaczęło się wcześniej, od federacji plemion do państwa, bo to jest trwała organizacja, która trwa do dzisiaj, prawda, z wszystkimi perypetiami. Pytanie jest takie, co pada, bo słyszałem parę razy, geniusz Mieszka. No niewątpliwie tak, ale jakie były inne czynniki poza budową grotów? Problem polega na tym, że koncepcja związku plemion i w ogóle obecności plemion na tak zwanych ziemiach polskich, przyszłych ziemiach polskich przed Mieszkiem, jest to koncepcja oparta po prostu na modelu i na niczym innym. To znaczy, oczywiście, że modele mają swoje zalety. Ten model został skonstruowany jednak w oparciu o sam model plemienia, tak jak on funkcjonuje w tej klasycznej teorii, to jest raczej wyobrażenie o gotach z okresu wędrówki ludów niż to, co my możemy powiedzieć, na przykład wychodząc wyłącznie od materiału archeologicznego o osadnictwie na właśnie gdzieś w Wielkopolsce w IX czy na początku X wieku. Więc okazało się, że ten model, który, bo oczywiście no, Henryk Łowieński zakładał, że powstają plemiona gdzieś w momencie, kiedy Słowianie, on był allochtonistą, więc uważał, że Słowianie przyszli na przyszłe ziemie polskie, ale szybko zaczęli organizować się w plemiona, ale uważał małe plemię, nawet podawał, ile mniej więcej powierzchni zajmuje małe plemię. Potem małe plemię przekształcało się w większe plemię, potem powstawały związki plemion, tu wszystko kategoryzował. No i rzeczywiście był to taki bardzo ładny, bardzo taki właśnie dobrze skonstruowany model, tylko że historykom i archeologom przestał on odpowiadać właśnie dlatego, że okazało się, że takich modeli jest więcej.
i konkurencyjnych i lepiej pasujących do sytuacji. Bo to, co widać zarówno ze źródeł pisana, czy nie widać, bo ich nie ma, jak również to, co można powiedzieć o kulturze materialnej, to pokazuje raczej pewną gwałtowność procesu. W związku z tym raczej archeolodzy i historycy obecnie aplikują właśnie te koncepcje, które zresztą Grzegorz Pastuch już wspominał, czyli tak zwane chiefdom, a więc jakieś wodzostwo, a więc jakieś właśnie takie nietrwałe struktury, które no, pozwalają wykorzystać jakąś szybko dającą się dokonać taką no, kumulację jakichś dóbr, które potem służą do rozdawnictwa, do budowania właśnie jakiejś pozycji. I to dużo lepiej pasuje zarówno do tej sytuacji, w której właściwie kultura materialna jest bardzo uboga przed powstaniem grodów w Wielkopolsce, jak również do sytuacji, kiedy te grody powstają, ale być może, znaczy nikt nie jest w stanie powiedzieć, że początek procesu budowy grodów to jest już jakaś siła polityczna, która organizuje ten proces w całości. Raczej możemy się równie dobrze, znaczy się, możemy się spodziewać, że powstają jakieś niezależne od siebie ośrodki i temu właśnie raczej, z tym poglądem się zgrywa właśnie ta koncepcja wodzostw, koncepcja takich mniej trwałych, bo plemię w takiej klasycznej konstrukcji to jest plemię, które ma tradycję historyczną, ma w ogóle mnóstwo takich narzędzi, o których tutaj nie może być mowy, nawet właściwie pytanie, czy w Polsce w ogóle może być o nich mowa do czasów Galla Anonima, prawda? Czyli do XII wieku, więc tutaj ta nieprzystawalność klasycznej teorii plemiennej, zbudowanej na zupełnie innych źródłach i odnoszącej się do innego świata, do tego, co my wiemy o czasach przed Mieszkiem, to jest powód, dla którego właściwie te związki plemion i plemiona no, są dziś bardzo, bardzo rzadko używane. Właściwie radykałowie tacy, jak zresztą właśnie profesor Urbańczyk, który tutaj jest znowuż odwrócony do państwa na kartce, twierdzi, że w ogóle nie było żadnych plemion absolutnie i to jest odpowiedź zresztą właśnie na ten brak informacji. No, tu trzeba to brać pod uwagę w każdym razie. Ostatnie pytanie, jeżeli mogę, do pana doktora Żmudzkiego. Tu jestem, panie doktorze. Na wspomnienie, że Słowianie Puławscy to nasi bracia, pan wzruszył ramionami. A czy może właśnie ich istnienie nie było jednym z głównych czynników, który pozwolił przetrwać państwu Mieszka i nawiązać i być temu państwu, że to państwo było potrzebne państwu frankijskiemu do zwalczania ich. Zresztą szczególnie, że to byli Słowianie jak my i mówili językiem lechickim jak nasi praprzodkowie. I uważam, że to jest jeden z czynników, który pozwolił przetrwać państwu Mieszka i ta lokomotywa, o której panowie wspomnieliście, lokomotywa Lecha zdążyła na czas. Bo ci Słowianie Puławscy, którzy walczyli tam do XII wieku, stawiali opór, pozwolili nam przetrwać i chyba są naszymi braćmi jakimiś, chociaż niewielu z nich zostało. I drugie pytanie do wszystkich panów, trochę wybiegające w czasie. Chodzi mi o taką postać, czy możecie panowie potwierdzić, Bolesława II zapomnianego albo okrutnego, która występuje w okresie po najeździe Brzetysława, przed powrotem Kazimierza Odnowiciela. Czy tą postać można historycznie potwierdzić, czy to jest tylko jakiś wymysł takich, nie wiadomo, jakichś znawców historii? Dziękuję. Proszę pana, jeśli chodzi o słowa Połapskich, to no, to, co wiemy na pewno, oczywiście, że byli Słowianami, to z tym nie można polemizować. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o, pewnie nawet nie było jakichś dużych różnic, może w ogóle nie było różnic językowych w X wieku, zwłaszcza w ramach grupy zachodniosłowiańskiej. No ale jednak wszystko, co wiemy o Mieszku, to jest to, że on był wrogiem a właściwie te różne plemiona, bo Widukin wspomina o różnych związkach Wichmana z różnymi plemionami, ale zawsze są to relacje wrogie. Więc oczywiście, że patrząc z góry na mechanizm historii, możemy powiedzieć, że swoim wrogom coś zawdzięczamy. Ale to nie zmienia tego, że z punktu widzenia Mieszka on się być może, no właściwie Widukin to opowiada o tym tak, jakby ten Mieszko Mały Włosz się zupełnie nie wywrócił.
zupełnie nie przegrał całkowicie właśnie w tych pierwszych dwóch starciach z plemionami Słowian Połapskich dowodzonymi, prowadzonymi przez Wichmana. Więc tutaj zgoda, że w sensie całego procesu, chociaż to też jest sprawa może bardziej skomplikowana, bo w latach 80. X wieku, w 1983 roku wybucha wielkie powstanie Słowian, które zupełnie znosi władzę saską i właściwie odzyskanie tego, co mieli Sasi w połowie, czy tam właśnie po 955 roku, no to muszą czekać ponad stulecie. Ponad stulecie trwało odrabianie tych strat. Więc tutaj no owszem, no, to są Słowianie, ale dla Mieszka byli wrogami. Natomiast co do Bolesława Zapomnianego, on się po raz pierwszy pojawia w Kronice Wielkopolskiej. I to właściwie rozstrzyga sprawę, no bo nie jest znany innym źródłom, to musimy go potraktować tak jak Lecha, jak wszystkich Pompiliuszy kadłubkowych. No, mamy do czynienia z pewną konstrukcją historiograficzną, która czemuś służy, natomiast nie ma żadnych racjonalnych argumentów, by powiedzieć, że to jest postać historyczna. Ale czy argument, że bez takiego władcy państwo nasze zostało podbite? Ale zostało podbite przez Brzetysława. Zostało podbite przez Brzetysława, tylko Brzetysław nie był w stanie utrzymać. Nie bardzo wiadomo, co Brzetysław zrobił z Krakowem. Natomiast no, my nie znamy w szczegółach wystarczająco tego procesu, by powiedzieć, że bez kogoś by się udało, znaczy by się nie udało, a z kimś by się udało. No, nie mamy tutaj przesłanek. Tu bardzo późne pochodzenie tej konstrukcji właściwie rozstrzyga sprawę. Wszelkie próby znalezienia Bolesława Zapomnianego w źródłach wcześniejszych to zupełnie nie dały żadnego powodzenia. Panowie, ja mam jeszcze tylko króciutkie pytanie do propagandy. Pewnie wszyscy się uczyliśmy w szkole o tej teorii, że jednym z przejawów bardzo lodnej myśli politycznej Mieszka był wśród domorówką, dlatego że dzięki temu przyjął chrzest z Czech, a nie z Niemiec, co pozwoliło mu uniknąć zależności od tego. Panowie mówicie, że jemu bardzo zależało na tym, żeby się na tych salonach niemieckich usadowić. Czy to znaczy, że po prostu na pierwszy ogień poszła Czeszka, bo Niemki jeszcze były za dobre, tak jak mówił pan Banaszkiewicz, że Słowiańcy chcieli na myśli żony, czy co? Skąd? A z kolei pan Krótki mówił, że nawet do Bolesława Wschodniego Mieszka był w sumie człowiekiem znikąd, czyli i ta Czeszka byłaby dla niego za dobra. Więc o co chodzi z tą dobrą? Ja bym powiedział tak, że na pewno Dąbrówka była też, przepraszam kobiety, wkalkulowana jako takie medium politycznego porozumienia. Także nie, no bo były interesy, mówiliśmy, walka z Wolinianami, pomoc czeska dla Mieszka, to był pewien plan polityczny, można powiedzieć. I przy okazji prawdopodobnie ona jako chrześcijanka rzeczywiście mogła tutaj spełnić, może za przyzwoleniem również Mieszka, który no musiał prędzej czy później się jako członek Kościoła pokazać, właśnie ze względu na te elity. Także ja tutaj nie wykluczam, równie dobra byłaby Niemka. No. Znaczy, tak, ja bym powiedział, że w tej myśli, znaczy w niej jest dużo właśnie z tego myślenia, które pan profesor Banaszkiewicz mówił wcześniej, tak? Że Niemcy to źle, Czesi dobrze, to jest. Natomiast dlaczego akurat Czeszka, wydaje się po prostu konkretna koniunktura polityczna w tym momencie, kiedy to miało miejsce, układy, Bałtyk i tak dalej, to wszystko, co było wspominane. Tak, zresztą ten pogląd, że chrześcijaństwo zostało przyjęte z Czech, został całkowicie skrytykowany. Właściwie wszystkie przesłanki, na których się opierał, są dziś nie do utrzymania. Więc właściwie związek z Czechami był i tak związkiem z cesarstwem i pośrednictwo czeskie było i tak przyjmowaniem chrztu od Niemców. No bo to była jedyna droga. Wiele rozprawiano o tym, czy Mieszko miał szansę na chrzest w obrządku słowiańskim, ale no, nie ma najmniejszego śladu, by w ogóle była taka alternatywa. Mieszko, odkąd się pojawia, po prostu cesarstwo go przyciąga i on sam tam biegnie po prostu z radością. I na tym właśnie, tym optymistycznym i radosnym akcentem chciałbym zakończyć nasze spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję przede wszystkim panelistom.